Skuteczność chrześcijańskiej wiary. Das ist das Thema, das uns beschäftigen soll in diesen vier Gelegen. To jest temat, którym będziemy się zajmować w trakcie tych czterech wykładów. Wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 11. Przeczytajmy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Hebräer 11, Vers 1-7. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 1 do 7 wiersza. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie ślubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Die Bibel ist das Buch Gottes. Biblia jest Księgą Bożą. Es ist ein wunderbares, vollkommenes Buch. Ona jest cudowną i doskonałą księgą. Und es ist vollendet. I to jest księga już dopełniona. Und es gibt in diesem Buch ein Kapitel der Weisheit. I w tej księdze jest jeden rozdział mądrości. Das könnt ihr finden im Buch der Sprüche, Kapitel 8. To możecie przeczytać w Księdze Przypowieści Salomona w 8 rozdziale. Das ist das Kapitel der Weisheit Gottes. To jest rozdział dotyczący mądrości Bożej. Und in der ersten Hälfte jenes Kapitels. I w pierwszej połowie tego rozdziału wird uns die Weisheit Gottes charakterisiert. Tam jest scharakteryzowana mądrość Boża w swojej różnorodności. Und im zweiten Teil, den wir so gut kennen und lieben. I w drugiej części tego ósmego rozdziału, którą tak dobrze znamy i miłujemy, wird uns die Weisheit Gottes gezeigt in einer Person. Ta mądrość Boża została nam zobrazowana w postaci jednej osoby. Es ist die Person des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus. Jest to osoba Syna Bożego, naszego Pana Jezusa. Dieser zweite Teil fängt an mit dem Satz, der Herr besaß mich im Anfang seines Weges. Ta druga część rozpoczyna się od takich słów, a Pan posiadał mnie na początku swojej drogi. Der Herr Jesus ist der ewige Sohn. Pan Jezus jest tym wiecznym Synem. Und er ist vor 2000 Jahren Mensch geworden. I On przed 2000 lat stał się człowiekiem. Und er ist die Weisheit von Gott. I On jest mądrością od Boga. Dann gibt es in diesem Buch Gottes ein Kapitel der Liebe. I w tej księdze również znajduje się też rozdział o miłości. Es ist 1. Korinther, Kapitel 13. Jest to pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Dort lesen wir, was die Liebe tut. Die göttliche Liebe tut und was sie charakterisiert.
tym rozdziale czytamy, co Boża miłość czyni i czym się charakteryzuje. Und wir erkennen, dass das vollkommen dargestellt wurde in unserem Herrn Jesus Christus, als er auferstand. I rozpoznajemy to, że to zostało w doskonałości przedstawione w osobie Pana Jezusa, gdy był tutaj na tej ziemi. Gdy zajrzymy i przeczytamy w tym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, czwarty wiersz, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Kannst lesen, Vers 4 bis 7. Możemy przeczytać od wiersza 4 do 7. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Wir könnten in diesen Versen die Liebe ersetzen mit Ehr. W tych wierszach, które żeśmy przeczytali, możemy to słowo miłość zastąpić słowem on. Mit ihm, dem Herrn Jesus. Albo nim, Panem Jezusem. Er ist langmütig und gütig. On jest właśnie cierpliwy i dobrotliwy. Er neidet nicht. On nie zazdrości. Er tut nicht groß. On nie chełpi się. Wir sehen, die Liebe zeigt sich in Vollkommenheit in der Person des Herrn Jesus. I widzimy, jak miłość w doskonałości objawia się w osobie Pana Jezusa. Aber was wir an diesen vier Gelegenheiten vor uns haben, ist Glaube. Ale to, czym będziemy się zajmowali w trakcie tych czterech wykładów, to jest sprawa wiary. Und wir wollen uns beschäftigen mit dem Kapitel des Glaubens. I chcielibyśmy zajmować się w tym celu tym rozdziałem wiary. Mianowicie Hebrajczyków, 11 rozdział. Und wir werden, wenn Gott uns zu Hilfe kommt, kommen bis Kapitel 12, Vers 3. Jak Pan nam pozwoli, to dojdziemy aż do 12 rozdziału, do 3 wiersza. Und dann in Kapitel 12, Vers 1 bis 3 werden wir sehen. I w 12 rozdziale od 1 do 3 wiersza zauważymy, że jest ktoś taki, który jest założycielem i dokończycielem wiary. I znowu myślimy tutaj o osobie Pana Jezusa. On jest tym założycielem i dokończycielem wiary. Wenn Menschen mit aufrichtigem Herzen die Bibel lesen, gdy ludzie szczerym sercem chcą czytać Biblię, dann finden sie immer wieder die Person des Herrn Jesus. To ciągle na nowo spotykają się z osobą Pana Jezusa. Seine wunderbare Herrlichkeit, oglądając Jego cudowną wspaniałość und die Vollkommenheit seines Werkes, das er vollbracht hat. I doskonałość Jego dokonanego dzieła, które dokonał na krzyżu Golgoty. Gdy dokładniej się przyjrzymy pierwszemu Koryntian, 11 rozdział. Przepraszam, Hebrajczyków, 11 rozdziału. Dann finden wir in diesem Kapitel nicht die Definition, was christlichen Glauben ist. To w tym rozdziale nie znajdziemy definicji, co to jest chrześcijańska wiara. Wenn wir wissen wollen, was christlichen Glauben ist, bo jeśli chcemy wiedzieć, co to jest chrześcijańska wiara, dann müssen wir zu 1. Johannes Kapitel 5 gehen.
to musimy przejść do pierwszego listu Jana, 5 rozdział. Und es geht um die Annahme des Zeugnisses Gottes. I chodzi właśnie o przyjęcie tego świadectwa Bożego, was er gezeugt hat über seinen Sohn und sein Werk am Kreuz auf Golgatha. Bóg, który świadczył o swoim Synu i o tym przez Jego Syna dokonanym dziele na Golgocie. Das ist, was christlicher Glaube in seinem Inhalt ist. To jest właśnie treść chrześcijańskiej wiary. Und ich hoffe, dass alle, die hier beisammen sind, i mam nadzieję, że wszyscy, którzy tu jesteśmy razem, das angenommen haben, was Gott gezeugt hat über seinen Sohn und seine Lösung. Myśmy już to przyjęli, co Bóg o swoim Synu i o Jego dokonanym dziele poświadczył. Aber in Hebräer 11 werden uns die Auswirkungen des christlichen Glaubens gezeigt. Ale tu w tym 11 rozdziale listu do Hebrajczyków pokazane są nam skutki tej, czy działanie tej chrześcijańskiej wiary. Was für Wirkungen es hervorbringt, wenn wir glauben in dieser wunderbaren Zeit der Gnade. Jakie będą skutki, jakie efekty, jeżeli my będziemy działali we wierze w tym okresie łaski? Um Hebräer 11 zu verstehen, braucht es zwei Dinge. I aby zrozumieć 11 rozdział listu do Hebrajczyków, potrzebujemy dwie rzeczy. Erstens eine gute Kenntnis des Alten Testamentes. Po pierwsze, musimy posiadać dobrą znajomość Starego Testamentu. Und zweitens zu erfassen die Linie des Geistes Gottes in diesem Kapitel. A po drugie, musimy zauważyć tą linię Ducha Bożego, jaka jest pokazana w tym całym rozdziale. Wenn der Glaube der Vorfahren jetzt aneinandergereiht wird. Jeżeli wiara tych przodków wiary została jedna po drugiej teraz nam przedstawiona, dann scheint das wie zufällig und fast immer chronologisch. To wydaje się, że to jest przypadkowe i prawie że zawsze chronologicznie jedno po drugim przedstawione. Aber der Geist Gottes hat eine spezielle Absicht und ein göttliches System in diesem Kapitel. Ale Duch Boży ma szczególny zamiar i Boży system, aby pokazać nam go w tym rozdziale. Und in den ersten sieben Versen, die wir jetzt betrachten werden, i w tych pierwszych siedmiu wierszach, które obecnie będziemy rozważać, sehen wir die vier fundamentalen Auswirkungen christlichen Glaubens. Oglądamy cztery działania albo skutki tej chrześcijańskiej wiary. Wir werden sie gleich vorstellen, nachdem wir die ersten zwei Verse betrachtet haben. I gdy już rozważymy pierwsze dwa wiersze, to wszystkie przedstawimy jeden po drugim w następnych minutach. Vers 1 und 2 haben einleitenden Charakter. Pierwszy i drugi wiersz noszą charakter wstępu. Und zeigen uns die Wirkung des Glaubenden im Glauben. I one pokazują nam działanie tych wierzących poprzez ich wiarę. Christlicher Glaube wirkt im Glaubenden eine Ruhe und Überzeugung im Herz. Chrześcijańska wiara sprawia, że w tym człowieku wierzącym powstaje w sercu spokój i przekonanie o Panu. Und zweitens eine Klarheit der Gedanken. A po drugie, powstaje w sercu też i jasność tych myśli. Das ist, was der erste Vers aussagt. To jest właśnie to, o czym mówi nam pierwszy wiersz. Es gibt eine innere Überzeugung im Herzen. Jest takie wewnętrzne przekonanie w sercu. Und es gibt eine Klarheit der Gedanken des Glaubens.
I również jest jasność tych myśli człowieka wierzącego. Es sind die Auswirkungen des Glaubens auf Herz und Sinn. To są właśnie działania wiary na serce i na umysł człowieka. Und wir sind nicht die ersten, die glauben. A my nie jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy wierzą. Und die dadurch ein ruhiges Herz bekommen haben und klare Gedanken. I którzy przez to też otrzymali spokojne serce i jasność myśli. Nein, es gab in den Jahrhunderten des Alten Testamentes. Nie, ale w tych całych setkach lat, jakie przeminęły w trakcie Starego Testamentu, Vorfahren des Glaubens. Byli przodkowie wiary. Das sagt uns der zweite Vers. O tym nam mówi drugi wiersz. Wenn wir die Masse der Menschen ansehen in den Jahrhunderten des Alten Testamentes. Gdy spojrzymy na tą ilość tych ludzi, jaka jest przedstawiona w tych setkach lat, jakie obejmuje Stary Testament, dann waren die meisten der Menschen immer gottlos. To stwierdzimy, że większość tych ludzi byli ludźmi bezbożnymi. Das war damals so und das ist heute noch so. Wtedy tak było i pozostało po dziś dzień. Aber zu allen Zeiten, und ich sage es mit großer Freude, ale we wszystkich tych czasach, a mówię to teraz z wielką radością, gab es immer einige wenige, die glaubten. Byli właśnie nieliczni tacy, którzy wierzyli. Und wenn wir sie zusammennehmen über die Jahrhunderte und Jahrtausende, i gdy razem je teraz zbierzemy w przeciągu całych tych setek lat albo i tysięcy lat, dann sind wir Glaubende von einer großen Wolke von Zeugen umgeben. To my, wierzący, stwierdzimy, że jesteśmy otoczeni przez ogromny tłum albo obłok świadków. Das könnt ihr finden am Ende des Kapitels. To możemy przeczytać pod koniec tego rozdziału. Und am Anfang von Kapitel 12. I na samym początku 12 rozdziału. Da wird nun eine große Wolke von Zeugen um uns. Tam mamy przedstawiony ten wielki obłok świadków wokoło nas. Pierwszy wiersz, 12 rozdział. Wenn wir an die Vorfahren des Glaubens denken, i gdy pomyślimy sobie o wszystkich przodkach wiary, dann werden wir persönlich gestärkt im Glauben. To wtedy, widząc ich, bywamy osobiście wzmocnieni w naszej wierze. Wir kommen jetzt zur ersten großen Auswirkung christlichen Glaubens in Vers 3. I teraz przejdźmy do pierwszego wielkiego działania wiary chrześcijańskiej opisanej w trzecim wierszu. Wir glauben, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. My wierzymy, że Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy. Das ist die erste große Wirkung christlichen Glaubens. Takie jest oddziaływanie tej pierwszej wielkiej prawdy chrześcijańskiej. Und dieser Vers fängt dann durch Glauben verstehen oder erkennen wir. I ten wiersz się zaczyna od słów: przez wiarę rozumiemy, albo tak jak u nas, poznajemy. Es steht nicht durch Verstand glauben wir. Nie jest tu napisane, że rozumem wierzymy. Aber durch Glauben verstehen wir. Tu jest napisane: przez wiarę poznajemy. Das ist die göttliche Reihenfolge. Taka jest Boża kolejność rzeczy. Glauben ist zuallererst nicht eine intellektuelle Sache, sondern eine sittliche Sache. Wiara po pierwsze nie jest rzeczą intelektualną, ale jest to rzecz moralna. Es ist eine sittliche Entscheidung, geht im Innen des Menschen vor. Pewne rodzaje moralnych decyzji muszą być podejmowane we wnętrzu człowieka. Das ist Glauben. To jest właśnie wiara. Aber Glauben schaltet den Verstand nicht aus. Ale wiara również nie wyłącza rozumu. Nein, Glauben erleuchtet den Verstand. Nie, wiara, ona rozświetla nasz rozum. Gibt Licht für die Gedanken. Ona daje światłość do myśli.
Wenn der Epheserbrief die gottlosen Menschen beschreibt, gdy list do Efezjan opisuje bezbożnych ludzi, dann sagt er, dass sie verfinstert sind am Verstand. To on mówi takie określenie, że oni są umysłu zaćmionego. Und wenn wir uns manchmal mit diesen Theorien der Menschen beschäftigen, wie die Erde entstanden ist, i gdy czasami słyszymy albo musimy zająć się tymi różnorodnymi teoriami, jakie ludzie wymyślają, w jaki sposób powstała Ziemia, diese verschiedenen Ansichten, die sich teilweise direkt widersprechen, i te różnorodne punkty widzenia ludzi, które również i częściowo wykluczają jedna drugą, dann erkennen wir, dass dieser Verstand der Menschen verfinstert ist. To zauważamy, że rozum tych ludzi jest zaciemniony. A wenn wir glauben, dass Gott alles geschaffen hat, ale jeżeli wierzymy, że Bóg wszystko stworzył, dann werden unsere Gedanken erleuchtet, wtedy nasze myśli są oświetlone, und wir freuen uns an dem, was Gott geschaffen hat. I cieszymy się z tego wszystkiego, co Bóg stworzył. Dann hält eine junge Mutter ihr Säugling auf dem Arm. Wtedy młoda matka, trzymając swoje niemowlę na ramieniu, und sie dankt dem Schöpfer, dass er dieses Kind so wunderbar gemacht. Dziękuję Stwórcy, że tak cudownie stworzył to dzieciątko. Und der Bauer steht am Rand des Ackers. A rolnik staje na brzegu swojej roli. Und er sieht die Saat keimen. I widzi, jak to, co zasiał, zaczyna kiełkować. Und er neigt seinen Kopf und betet an, dass der Schöpfer so etwas hervorbringt. I skłoniwszy swoją głowę, dziękuję Bogu, że Stwórca coś takiego cudownego stworzył. Und der Ingenieur kennt die Gesetzmäßigkeit der Metalle. A inżynier, znając właściwości wszystkich metali, er arbeitet damit. On pracuje w tym zakresie. Und er preist den Schöpfer, dass er diese Unterschiede gemacht hat. I wysławia Stwórcę, że stworzył tak wielką różnorodność. Soll ich euch etwas sagen noch von den Schweizer Bergen? A czy mam jeszcze wam opowiadać o górach szwajcarskich? Bin allerdings nicht gekommen, um Propaganda dafür zu machen. Przede wszystkim nie przyjechałem tu po to, aby propagandę szerzyć na temat tych gór, czy reklamy. Aber eine Wanderung in den Bergen unseres Landes, ale wędrówka przez góry naszego kraju, bei schöner Sicht, i w tym czasie, gdy jest bardzo dobra przejrzystość powietrza, bringt Anbetung hervor in unserem Herzen, wywołuje w naszych sercach uwielbienie. Anbetung für diesen wunderbaren Schöpfer. Uwielbienie dla tego cudownego Stwórcy. Wir glauben, dass Gott alles geschaffen hat. I my wierzymy, że Bóg wszystko stworzył. Und dass es nicht durch erscheinendes, durch Entwicklung entstanden ist. I że to nie powstało przez rozwój czegoś albo przez świat zjawisk. Christlicher Glaube lässt keinen Raum für Evolution. Chrześcijańska wiara nie ma najmniejszego miejsca na wpuszczenie teorii ewolucji. Nein, wir glauben an den Schöpfer. Nie, my wierzymy w Boga Stwórcę. Die zweite große Auswirkung ist in Vers 4. Drugi wielki skutek działania wiary oglądamy w wierszu 4. Christlicher Glaube glaubt an ein Erlösungswerk. Chrześcijańska wiara również wierzy w dokonane dzieło odkupienia. Das Erlösungswerk, das unser Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Dzieło odkupienia, które dokonał nasz Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Und das zeigt im Bild Abel in Vers 4. I to w obrazie przedstawia nam Abel opisany w 4. wierszu. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer. Przez wiarę Abel przyniósł lepszą ofiarę. Wenn man ein Opfer bringt, jeżeli się przynosi ofiarę, dann bekennt man vor Gott, dass man ein Sünder ist.
to tym samym wyznaje się przed Bogiem, że się jest grzesznikiem. Dass man so wie man ist und was man getan hat vor Gott nicht bestehen kann. Że takim jakim się jest i z powodu tego, co się w swoim życiu uczyniło, nie jesteśmy się w stanie ostać przed Bogiem. Das ist die erste Wirkung christlichen Glaubens. Takie jest pierwsze oddziaływanie chrześcijańskiej wiary, dass der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist. Że człowiek rozpoznaje to, że jest grzesznikiem. Und im Bild hat das Abel erkannt. I w obrazie Abel to rozpoznał. Darum hat er ein Tier getötet und geopfert. I dlatego on właśnie zabił jedno ze zwierząt i ofiarował. Und es war ein besseres Opfer als das von Kain. I była to lepsza ofiara niż ofiara Kaina. Kain brachte als Opfer das, was seine Hände hervorgebracht haben. Bo Kain przyniósł w ofierze to, czego dokonały jego ręce. Das ist ein Bild von Menschen, die glauben durch gute Werke in den Himmel zu kommen. On jest obrazem ludzi, którzy wierzą, że przez dobre uczynki dostaną się do nieba. Das ist eine uralte und hochmoderne Religion. Jest to bardzo stara, a jednocześnie jak najbardziej nowoczesna religia. Man hat im Allgemeinen die Vorstellung, dass Gott eine Waage hat. W ogólności ludzie mają wyobrażenie, że Bóg ma pewnego rodzaju wagę. Und auf der einen Seite der Waage kommen unsere Sünden. I po jednej stronie wagi złożone są nasze grzechy. Und auf der anderen Seite der Waage legt man die guten Werke. A po drugiej stronie wagi złożone zostaną nasze dobre uczynki. Und dann hofft man, wenn man einmal vor Gott steht. I człowiek ma nadzieję, że gdy kiedyś stanie przed Bogiem, dass die Waage auf die gute Seite zieht, że waga przechyli się w tą dobrą stronę. Dass die guten Werke mehr sind als die Sünden. Że tych dobrych uczynków ciężar będzie większy niż tych grzechów. Aber Gott hat in diesem Sinn keine Waage. Ale Bóg w tym sensie nie ma wagi. Und ich sage etwas sehr deutlich und bestimmt. I ja teraz powiem coś dobitnie i z podkreśleniem tego. 10.000 gute Werke, wenn wir sie tun könnten. Nawet 10 tysięcy dobrych uczynków, jeśli by w ogóle było możliwe je uczynić, kann nicht eine einzige Sünde wegnehmen. Nie może usunąć jednego, jedynego grzechu. Damit Sünden vor den heiligen Augen Gottes weggenommen werden können, aby te grzechy mogły być usunięte sprzed świętych oczu Bożych, dazu braucht es ein Opfer. W tym celu potrzebna jest ofiara. Und es ist das Opfer unseres Herrn Jesus Christus auf Golgotha. A jest to ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie. Und durch dieses Opfer wird der Glaubende gerecht vor Gott. I przez tą jedną ofiarę wierzący bywa usprawiedliwiony przez Boga. Das wird uns von Abel gezeigt in Vers 4. To zostało tutaj pokazane w tym przykładzie Abla w 4. wierszu. Er erlangte das Zeugnis, dass er gerecht war. Czytamy w środku wiersza i otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Wunderbare Gnade des Glaubenden. Cudowna prawda tego wierzącego. In Christus gerecht zu sein vor Gott. Że w Chrystusie może być sprawiedliwym przed Bogiem. Wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. I Bóg również przyznaje się do jego darów. Gott hat Zeugnis gegeben zum Opfer des Herrn Jesus. Bóg dał świadectwo do ofiary Pana Jezusa. Das ist völlig genug, um Sünde zu erlösen. Że ona jest w pełni wystarczająca, aby odkupić grzesznika. Und dieses Zeugnis hat er abgelegt dadurch, dass er den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt. A to świadectwo złożył przez to, że Pana Jezusa z umarłych wzbudził. Und durch diesen Abel, obgleich er gestorben ist, redet er noch.
I przez tego Abla, pomimo tego, że on już zmarł, to on dalej przemawia. To już upłynęło tysiące lat, kiedy Abel żył i umarł. Ale on wierzył Bogu i on przyniósł ofiarę. I z tego powodu on dzisiaj wieczorem tutaj przemawia. I mówi, ty też potrzebujesz ofiary. Ty w takim stanie, w jakim jesteś, nie możesz się ostać przed Bogiem. Ty potrzebujesz odkupienia. Odkupienie przez dzieło Pana Jezusa na Golgocie. Das ist die zweite große Wirkung christlichen Glaubens. Tak jest skutek i oddziaływanie tej drugiej prawdy chrześcijańskiej wiary. Wir glauben an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. My wierzymy w to dzieło odkupienia naszego Pana Jezusa. In Vers 5 kommt die dritte große Wirkung. W wierszu 5 oglądamy trzeci skutek tej wiary. Wir glauben, dass der Herr Jesus wiederkommt zu dem Glück. My wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie ponownie, aby pochwycić do siebie na obłoki wszystkich wierzących. Und das wird dargestellt durch Henoch. A zostało to zobrazowane w osobie Henocha. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Przez wiarę został Henoch zabrany czy pochwycony. Das ist ein Bild wahrer gläubiger Christen. On jest obrazem prawdziwych, wierzących chrześcijan, die täglich den Herrn Jesus erwarten in seinem Kommen. Którzy codziennie oczekują Pana Jezusa w postaci Jego ponownego przyjścia. Ich sprach vor einigen Tagen mit einem Gläubigen, der sehr krank ist. Parę dni temu rozmawiałem z pewnym wierzącym, który jest bardzo chory. Und wir sprachen über das Heimgehen der Gläubigen. I rozmawialiśmy na temat odejścia do Pana, do nieba, tych wierzących. Und wir sagten zueinander, wir wünschen schnell und schmerzlos heimgehen zu können. I żeśmy obydwoje sobie mówili, że życzymy sobie tego, aby szybko i bezboleśnie mogliśmy przejść do domu ojcowskiego. Da haben wir plötzlich geschwiegen und einander angesehen. Nagle żeśmy zamilknęli i popatrzyli na siebie nawzajem. I powiedzieliśmy do siebie, przecież my nie oczekujemy śmierci. My oczekujemy Pana Jezusa, który przyjdzie, aby nas do siebie pochwycić i zabrać. Takie jest działanie chrześcijańskiej wiary. Pana oczekiwać każdego dnia, aby nas do siebie zabrał. Henoch wurde entrückt. Henoch został zabrany. Und es wird festgestellt in diesem Vers, dass Gott ihn entrückt. I w tym wierszu zostało tutaj pokazane, że to Bóg go zabrał. Das zeigt uns die wichtige Wahrheit. To pokazuje nam tu tą ważną prawdę, dass die Entrückung ein reiner Akt der Gnade Gottes ist. Że to pochwycenie wierzących to jest czysty akt tej łaski Bożej. Das heißt, dass alle wahren Gläubigen mitgehen bei der Entrückung. I to oznacza, że wszyscy prawdziwi wierzący pójdą razem w chwili pochwycenia. Möchte das klar und deutlich sagen, chciałbym to jasno i dobitnie powiedzieć, weil es viele verwirrende Gedanken gibt in dieser Sache. Bo jest wiele bardzo błądzących myśli w tym zakresie. Ja dorastałem na niewielkim gospodarstwie w Szwajcarii. Mieliśmy wierzącego sąsiada, też rolnika. On chodził do chrześcijańskiego kościoła. Und wenn mein Vater ihn traf am Montag an der Grenze des Landes,
I gdy mój ojciec go spotykał w poniedziałek na granicy naszych pól, dann haben sie sich erzählt, was sie am Sonntag gehört haben. To wzajemnie sobie opowiadali sąsiedzi, co w niedzielę słyszeli. Dieser Nachbar hieß Jakob. Ten sąsiad nazywał się Jakub. Und ich war einmal dabei oder öfters, wenn sie zusammen sprachen. I często byłem przy tym, gdy ojciec rozmawiał z tym sąsiadem. An ein Gespräch erinnere ich mich sehr deutlich. I jedną rozmowę bardzo dobrze sobie przypominam. Da sagt dieser Jakob zu uns. Ten Jakub powiedział do nas. Gestern habe ich etwas Gutes gehört. Wczoraj usłyszałem coś dobrego. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas zabrać, dann werden die treuen Gläubigen entrückt, wtedy ci wierni wierzący zostaną pochwyceni i zabrani, und die untreu sind, müssen noch durch die Drangsal. A ci, którzy są niewierni, będą musieli przejść jeszcze przez wielki ucisk. Dann höre ich meinen Vater, wie wenn es gestern gewesen wäre. I teraz mówię, że słyszę ojca, jak gdyby to było dopiero co wczoraj, jak mówi do sąsiada. Er sagt, Jakob, du hast nichts Gutes gehört. Jakub, ty nie słyszałeś nic dobrego. Wenn das wahr wäre, gdyby to było prawdą, hätte ich keine ruhige Minute. Nie miałbym ani jednej spokojnej minuty życia. Nein, es werden alle entrückt, denn es ist ein Akt der Gnade Gottes. Nie, wszyscy wierzący zostaną pochwyceni i zabrani, bo to jest akt łaski Bożej. Gott hat Henoch entrückt. Bóg zabrał Henocha. Und vor der Entrückung hat er das Zeugnis, dass er Gott gefallen hat. A przed pochwyceniem i zabraniem otrzymał od Boga świadectwo, że podobał się Bogu. Warum hat Henoch Gott gefallen? Dlaczego Henoch podobał się Bogu? Weil er mit Gott wandelte. Dlatego, że on pielgrzymował z Bogiem. Das wird gar nicht von vielen Menschen gesagt in der Bibel. To wcale nie jest powiedziane o większej ilości ludzi w Biblii. Es wird von Noah gesagt. To jest powiedziane einmal, na przykład o Noem. Dann wird es einmal im Buch von dem Propheten Micha gesagt, von solchen, die mit Gott wandeln. A również i w księdze proroka Michaasza mowa jest o takich, którzy z Bogiem pielgrzymują. A von Henoch wird es zweimal gesagt. A co do osoby Henocha, jest to powiedziane dwukrotnie w Biblii. Mit Gott wandeln bedeutet dasselbe Ziel zu haben wie Gott. Pielgrzymować z Bogiem oznacza mieć taki sam cel, jaki ma Bóg. Zweitens, den Weg Gottes zu gehen. Po drugie, iść drogą Bożą. Und drittens, im selben Tempo zu gehen wie Gott. A po trzecie, iść w tym samym tempie jak Bóg. Wenn zwei miteinander wandeln, jeżeli dwóch ludzi razem ze sobą idą, müssen sie dasselbe Ziel haben, to muszą mieć ten sam cel w oczach. Den gleichen Weg gehen, muszą iść tą samą drogą und das gleiche Tempo haben. I muszą iść takim samym tempem. Und das hat Henoch getan. I tak czynił Henoch. Und wenn wir mit Gott wandeln wollen, a jeżeli my chcemy z Bogiem pielgrzymować, müssen wir dasselbe Ziel haben wie Gott. Musimy mieć taki sam cel jak Bóg. Und was ist das Ziel Gottes? A jaki to jest cel Boży? Es ist Christus. To jest Chrystus. Christus füllt das Herz des Vaters. Chrystus wypełnia serce ojcowskie. Wenn es dann, wenn er dein Herz füllt, dann kannst du mit Gott wandeln. Jeżeli on wypełnia też twoje serce, wtedy możesz iść z Bogiem. Und der Weg Gottes ist ein schmaler Weg. A droga Boża jest wąską drogą. Wenn du einen breiten Weg gehen willst, jeżeli chcesz iść szeroką drogą, die Welt in dein Leben und Haus lässest, i wpuścisz do swojego życia i do swojego domu świat, dann kannst du nicht mit Gott wandeln. Wtedy nie będziesz mógł iść razem z Bogiem. Und dann kommt das schwierigste, das Tempo. I teraz trzecie, to najtrudniejsze, te same tempo. Dass wir Gott nicht vorauseilen, abyśmy nie wybiegali przed Boga, und dass wir nicht zurückbleiben. I abyśmy też i nie pozostali z tyłu. Henoch begann mit Gott zu wandeln im Alter von 65 Jahren.
Wiemy, że Henoch zaczął chodzić z Bogiem w wieku 65 lat. Da war etwas Besonderes geschehen. Bo w tym czasie stało się coś szczególnego. Das war die Geburt seines ersten Kindes. W tym czasie narodziło się jego pierwsze dziecko. Dann hatte Henoch Methusala auf dem Arm. Wtedy Henoch miał na swoim ramieniu Metuszalema. Wir können Methusala uns gar nicht vorstellen als ein Baby. W ogóle nie możemy sobie wyobrazić tego Metuszalema jako niemowlęcia. Er steht vor uns als ein 900 Jahre alter Mann mit einem langen Bart. Bo częściej wyobrażamy go sobie jako dojrzałego człowieka, mężczyznę z brodą, mającego 969 lat. Aber dieser Methusala war auch einmal ein kleines Kind. Ale przecież wiemy, że ten Metuzalem też kiedyś był małym dzieckiem. Und er war im Arm von Henoch. I on był na ramieniu Henocha. Und da wurde diesem Vater bewusst, wie wichtig es jetzt ist, mit Gott zu wandeln. I w tym czasie ten ojciec uświadomił sobie, jak to jest ważne, aby pielgrzymować z Bogiem. Wenn ich als Unverheirateter mit Gott wandle, jeżeli jako niezamężny czy nieżonaty chodzę z Bogiem, dann ist der Segen Gottes auf meinem persönlichen Leben. Wtedy błogosławieństwo Boże spoczywa na moim osobistym życiu. Wenn ich aber verheiratet bin und Kinder habe, ale jeżeli zawiązałem rodzinę i mam dzieci, dann kommt der Segen Gottes auf die ganze Familie. Wtedy błogosławieństwo Boże spływa na całą rodzinę. Das hat Henoch erkannt. To właśnie poznał Henoch. Er wandelte mit Gott im Alter von 65 Jahren. I on chodził z Bogiem w wieku 65 lat. Und dann hat er 300 Jahre mit Gott gemacht. A następnie czytamy, że jeszcze chodził z Bogiem 300 lat. Vor seiner Entrückung wird es noch einmal berichtet. I o jego pochwyceniu i zabraniu po raz drugi jeszcze będziemy mówili. Und dadurch hat er Gott gefallen. I przez to on też znalazł upodobanie Boże. Der zweite Teil von Vers 6 behandelt noch einmal aber. Druga część wiersza 6 jeszcze raz rozważa osobę Abla. Abel nahte Gott mit einem Opfer. Abel przybliżył się do Boga przez ofiarę. Und der Schreiber nimmt noch einmal Bezug auf Abel. Pisarz tego listu jeszcze raz tu nawiązuje do Abla. Und sagt einen grundlegenden Gedanken. I mówi tutaj bardzo ważną myśl. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Jeżeli ktoś przybliża się do Boga, to musi w to wierzyć, że Bóg istnieje. Nämlich der ewige Gott, der Heilige. Mianowicie ten wieczny, święty Bóg. Aber dann können wir doch Gott gar nicht nahen. Ale wtedy nie bylibyśmy w stanie się do Boga przybliżyć czy przystąpić do Niego. Weil wir Sünder sind. Z tego powodu, że jesteśmy grzesznikami. Aber wenn wir ihn suchen, ale jeżeli będziemy Go szukali, dann zeigt er uns das Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha. Wtedy On nam wskaże na ofiarę Pana Jezusa na Golgocie. Und das dürfen wir glauben. I w to możemy wierzyć. Und dann können wir Gott nahen. I wtedy możemy się do Boga przybliżyć. Und wer Gott naht, wird belohnt. A kto przystępuje do Boga, to tego Bóg też i wynagradza. Durch einen wunderbaren Frieden in Herz und Gewissen. Poprzez cudowny pokój w sercu i sumieniu. Und das ist das Wesen des Glaubenden. I taka jest istota tego wierzącego. Dass er immer wieder Gott naht, że on ciągle na nowo przystępuje do Boga. Indem er die Heiligkeit Gottes anerkennt, rozpoznając też w tym świętość Bożą. Und sich einhüllt in die Gnade von Golgatha. I okrywa się tą łaską z Golgoty. Das gibt ihm Freimütigkeit, Gott zu nahen. I to daje mu tą śmiałość, aby przybliżać się do Boga.
Willkommen zur vierten großen Auswirkung christlichen Glaubens. Przejdziemy jeszcze do czwartego tego wielkiego oddziaływania chrześcijańskiej wiary. Sie wird uns gezeigt in Vers 7 mit Noah. On jest nam zobrazowany w wierszu 7 w osobie Noego. Wir Christen glauben, dass es für das irdische Volk Gottes für Israel noch eine Zukunft gibt. My, chrześcijanie, wierzymy w to, że dla tego ziemskiego ludu Bożego, Izraela, jeszcze jest przewidziana wspaniała przyszłość. To zostało zobrazowane w osobie Noego. Bo po pochwyceniu i zabraniu wierzących obecnego czasu łaski, wird den Menschen des Volkes Israel das Evangelium des Reiches verkündet. Ludziom z tego ludu izraelskiego będzie głoszona Ewangelia Królestwa. Und ein kleiner Teil dieser Menschen wird Buße tun. I mała część tego narodu będzie pokutowała. Die Sünden Gott bekennen. Oni wyznają wtedy Bogu swoje grzechy. Und warten auf den im Alten Testament angekündigten Messias. I będą oczekiwali na tego już zapowiadanego w Starym Testamencie Mesjasza. Dieser glaubende Überrest wird durch furchtbare Drangsale und Schwierigkeiten geführt. Ta prawdziwa, wierząca resztka z Izraela będzie musiała wtedy przejść przez przerażające i okropne uciski. Das zeigt uns die Geschichte von Noah. To wskazuje nam właśnie historia Noego. Der in der Arche durch die Todesfluten hindurchgetragen wird. Który w arce został przeniesiony przez te wody potopu, te wody śmierci. Und dann am Ende dieser Sintflut auf eine neue gereinigte Erde gesetzt wird. I na koniec potopu osiadł i stanął na nowej, oczyszczonej ziemi. Das ist die Zukunft Israels. Taka jest przyszłość Izraela. Als ein kleiner Teil dieser Menschen glauben wird und den Messias erwartet. Mała część z tego narodu będzie wierzyła i będzie oczekiwała Mesjasza. Denn sie haben diesen göttlichen Ausspruch im Alten Testament. Gdyż oni mają te Boże przyrzeczenie zawarte w Starym Testamencie. Und Gott erfüllt alle seine Verheißungen. A Bóg wypełnia wszystkie swoje obietnice. Für uns Christen. Dla nas chrześcijan. Die wir das himmlische Volk sind. Którzy jesteśmy tym niebiańskim jego narodem. Aber auch für das Volk Israel, das irdische Volk. Ale również w stosunku do Izraela, który jest tym ziemskim ludem Bożym. Jest to cudowny Bóg. Las einmal in einem Haus an einer Wand. Ich las einen. Czytałem niedawno w pewnym domu wypisane na ścianie. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Bóg nie spełnia wszystkich naszych życzeń. Aber Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Ale Bóg spełnia wszystkie swoje przyrzeczenia, obietnice. Das wird auch wahr werden für Israel. I to również okaże się prawdą w stosunku do Izraela. Diese kleine Schar, die glauben wird in der Drangsalszeit. Ta mała grupka, która będzie wierzyła w tym wielkim ucisku, sie werden den Messias erwarten. Oni będą oczekiwali Mesjasza. Dass er kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Aby on przyszedł w mocy i chwale. Und dann kommt dieser wunderbare Moment. I wtedy nastanie ten cudowny moment. Sie erwarten den Messias. Oni oczekują Mesjasza. Aber ein Teil von ihnen weiß nicht, dass es der Herr Jesus ist. Ale część z nich tego nie wie, że to będzie Pan Jezus. Sie sind bekehrt. Oni są nawróceni. Sie glauben der Verheißung Gottes. Oni wierzą obietnicy Bożej. Aber sie wissen noch nicht, dass es der Herr Jesus ist. Ale oni jeszcze nie wiedzą o tym, że to jest Pan Jezus.
Dann wird er kommen in Macht und Herrlichkeit. I wtedy on objawi się w mocy swojej i chwale. Und er wird sich stellen in die Mitte dieses glaubenden Überes. I on stanie w pośrodku tej wierzącej resztki Izraela. Dann werden sie ihn ansehen. Wtedy będą go oglądali. Und dann werden sie fragen. I będą się pytali. Was sind das für Wunder in deinen Händen? Cóż to za rany widzimy w Twoich dłoniach? To, co zacytowałem, jest napisane w Księdze proroka Zachariasza w 13 rozdziale. I wtedy Pan im odpowie, to są rany, jakie zadano mi w domu tych, którzy mnie miłują. Dann werden sie den sehen, den sie durchstochen. I wtedy oni będą oglądali tego, którego Bóg przebili. Es gibt einige Bilder im Alten Testament, die von diesem Moment sprechen. Jest kilka obrazów ze Starego Testamentu, które wskazują na ten moment. Zum Beispiel auch Josef, wenn er sich seinen Brüdern zu erkennen hat. Na przykład Józef, który w Egipcie daje się poznać swoim braciom. Dann werden sie wehklagen. Wtedy oni będą biadać. Aber dann wird er sie einführen in die Segnungen des tausendjährigen Reiches. Ale on ich wprowadzi w te błogosławieństwa tysiącletniego królestwa. Wir haben also in diesen Versen die vier fundamentalen Wirkungen christlichen Glaubens. A więc tutaj w tych czterech wierszach oglądamy te cztery skutki czy działania tej wiary chrześcijańskiej. Es ist erstens Schöpfung. Po pierwsze oglądamy tu stworzenie. Wir lesen weiter in Hebräer 11. Czytamy dalej w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Vers 8-22. Od wiersza 8 do wiersza 22. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski.
Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Wie wir gesehen haben, finden wir hier die Auswirkungen christlichen Glaubens. Tak jak już wcześniej to oglądaliśmy, znajdujemy tutaj skuteczność chrześcijańskiej wiary. Wir haben in der ersten Stunde die vier fundamentalen Auswirkungen gesehen. W pierwszej części naszego rozważania widzieliśmy cztery fundamentalne skutki wiary. In diesem zweiten Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, w tym drugim fragmencie tego listu, który w tej chwili odczytaliśmy, finden wir Ergebnisse im praktischen Leben des Christen. Znajdujemy wyniki tej wiary w praktycznym życiu chrześcijanina. Sie kommen mit Sicherheit hervor, wenn wirklicher Glaube vorhanden ist. One zawsze z całą pewnością pojawiają się pod tym jednakże warunkiem, że zaistnieje prawdziwa wiara. In Vers 8 wird uns die erste praktische Wirkung gezeigt, es ist Gehorsam. W 8 wierszu jest nam przedstawiony pierwszy praktyczny skutek tej wiary, to jest posłuszeństwo. Das wollen wir gut behalten für unser praktisches Leben. Chcemy zachować to rzeczywiście głęboko dla potrzeb naszego praktycznego życia. Es geht für uns darum, Gott zu gehorchen und seinem Wort. Bo chodzi o to, abyśmy wykazywali posłuszeństwo Bogu oraz Jego Słowu. Und das wird uns gezeigt im Bild von Abraham. Właśnie ta rzecz jest nam zobrazowana przez postawę Abrahama. Er wurde gerufen. On został powołany. Als er selbst ein Götzendiener war. Gdy sam był bałwochwalcą. Und als er lebte inmitten eines Volkes von Götzendienern. I gdy był otoczony ludem oddanym bałwochwalstwu. Da hat die Stimme Gottes ihn erreicht. Tam, w tych okolicznościach, osiągnął go głos Boży. Und er wurde von Gott gerufen, auszuziehen aus diesem sündigen Ort. I został wezwany przez Boga, aby wyjść z tego grzesznego miejsca i otoczenia. Um ein Erbteil zu empfangen, ein Geschenk von Gott. Aby otrzymać dziedzictwo, aby otrzymać swego rodzaju podarunek od Boga. Und ich hoffe, dass das von allen wahr ist, die heute hier beisammen sind. Mam nadzieję, że jest to prawdą o wszystkich, którzy tu dzisiaj się zgromadzili. Dass du gehorcht hast, als Gott dich gerufen hat, że zur Buße, że usłuchałeś głosu Bożego, gdy powoływał on ciebie do tego, by pokutować. Vielleicht sagst du, ich kann nicht glauben. Może mówisz, nie mogę, nie potrafię wierzyć. Dann sag ich dir, du kannst nicht gehorchen. To ja ci powiem, czym to jest w rzeczywistości. Ty nie potrafisz być posłuszny. Es gibt im Römerbrief ein Wort zweimal. Jest w liście do Rzymian zapisane dwukrotnie jedno słowo. Dieses Wort heißt Glaubensgehorsam. To słowo, czy to pojęcie jest określone jako posłuszeństwo wiary. Abraham gehorchte Gott. Abraham był posłuszny Bogu. Und Gott hat ihm ein wunderbares Erbteil versprochen. A Bóg obiecał mu cudowne dziedzictwo. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. I on, idąc za tym głosem, wyszedł, nie wiedząc jeszcze, dokąd idzie. Das ist Glaubensgehorsam. Oto czym jest posłuszeństwo wiary. Es ist eigentlich nicht ein normales Laufen. Właściwie to nie jest normalny bieg, sondern es ist ein Hüpfen mit beiden Beinen.
lecz to jest jakby wykonywanie skoków na obu nogach. Man springt los, weil Gott es sagt. Człowiek wyskakuje zupełnie nagle z tych swoich okoliczności życia, dlatego że Bóg go do tego nawołuje. Ohne zu wissen, wo man wieder landen kann. Jeszcze nie wiedząc nawet, gdzie można wylądować z tego skoku. Das war der Glaube Abrahams. Tak wyglądała obrazowo wiara Abrahama. Es gibt im dritten Buch Mose ein Kapitel, das spricht von reinen und unreinen Tieren. W trzeciej Księdze Mojżeszowej jest zawarty rozdział, który mówi o czystych i nieczystych zwierzętach. Es gibt Tiere, die am Boden schleichen und sich am Boden bewegen. Są zwierzęta, które poruszają się po ziemi, pełzają po niej. Das sind die unreinen Tiere. To są nieczyste zwierzęta. Aber dann gibt es Tiere, die hüpfen. Ale są zwierzęta, które wykonują swoje ruchy skacząc. Es ist zum Beispiel die Heuschrecke. To na przykład jest konik polny czy szarańcza. Szarańcza. Und sie wird ein reines Tier genannt. I jest nazwana czystym zwierzęciem. Weil sie hüpft mit beiden Beinen. Ponieważ skacze na swoich odnóżach. Und ein Biologe sagte mir. Dwoma naraz skacze, tak jest. A pewien biolog stwierdził. Wenn wir Menschen Beine hätten wie die Heuschrecken. Gdybyśmy posiadali takie nogi, jak posiada je szarańcza. Dann könnten wir so hoch hüpfen wie ein Kirchturm. To moglibyśmy skakać na wysokość wieży kościelnych. Aber Gott will, dass wir nicht auf Erden schleichen. Ale Bóg nie chce w każdym razie, abyśmy pełzali po ziemi. Wir sind noch auf der Erde. Jesteśmy wprawdzie cały czas na ziemi. Wir haben es zu tun mit irdischen Dingen. Oznacza to, że mamy również do czynienia wciąż na nowo z ziemskimi rzeczami. Aber Gott möchte, dass wir, wenn unsere irdische Beschäftigung zu Ende ist, ale Bóg chce, abyśmy wtedy, gdy nasze zajmowanie się ziemią dobiegnie końca, zum Beispiel am Abend, na przykład wieczorem, dass wir uns erheben von dieser Erde, abyśmy się podnieśli niejako z tej ziemi, und uns mit Gott und seinem Wort beschäftigen. I byśmy zajęli się Bogiem oraz Jego Słowem. Das erste ist also Gehorsam. A więc pierwszą rzeczą jest posłuszeństwo. Und wir haben es schon angedeutet, was in Vers 9 jetzt vor uns kommt. I w pewnym sensie zaznaczyliśmy również to, co pojawia się nam w 9 wierszu. Die zweite Auswirkung praktischen Glaubens. To jest drugi skutek czy wynik praktycznej wiary. Man wird ein Fremdling auf Erden. Bo skutkiem tym jest to, że człowiek staje się obcym na tej ziemi. Abraham wohnte in Zelten. Abraham mieszkał w namiotach. Das ist ein Bild der Fremdlingschaft. To jest obrazowe przedstawienie bycia obcym. Abraham wohnte nicht in Zelten, weil er kein Geld hatte für ein Haus. Abraham nie dlatego zamieszkiwał w namiotach, bo nie stać go było na budowanie domu. Er wohnte in Zelten, weil er ein Fremdling war. On dlatego mieszkał w namiotach, bo myślał o sobie, czuł się obcym. Und er hatte nicht nur ein Zelt, sondern mehrere. I nie to, że posiadał jeden namiot, lecz wiele posiadał namiotów. Und ein Christ braucht mindestens drei Zelte. A chrześcijanin potrzebuje posiadać co najmniej trzy namioty. Das politische Zelt. Namiot w znaczeniu, w aspekcie politycznym. Das religiöse Zelt. Namiot w znaczeniu religijnym. Und das kulturelle Zelt. I namiot w znaczeniu kulturalnym. Wenn wir von der Welt sprechen. Jeżeli mówimy o świecie, dann setzt sie sich zusammen aus Religion, Politik und Kultur. To świat ten, on składa się z tych trzech komponentów. Z religii, polityki oraz z kultury. Wahrer christlicher Glaube hält sich fern von diesen Dingen. Prawdziwa wiara chrześcijanina trzyma się z dala od tych rzeczy. Und Abraham hatte das nicht nur für sich selbst. Abraham posiadał to nie tylko dla siebie samego.
Er hat es auch gelebt mit seinem Sohn und seinem Enkel. On żył w tym nie tylko sam, ale również ze swoim synem i wnukiem. Seine wichtige Sache, wenn der Herr uns Kinder gegeben hat. To bardzo ważna rzecz, jeżeli Pan podarował nam dzieci. Dass wir ihnen früh klar machen, dass sie Fremdlinge sind auf Erden, wenn sie dem Herrn Jesus folgen. Abyśmy już wcześniej wnieśli tę prawdę w ich serca, że jesteśmy obcymi, jeżeli wierzymy w Pana Jezusa. Dann kommt die dritte Wahrheit vor uns in Vers 10. W 10. wierszu pojawia się trzecia ważna dla nas prawda. Abraham war nicht nur ein Fremdling, sondern auch drittens ein Pilger. Bo Abraham nie tylko, że był obcym, ale był również pielgrzymem. Vor Jahren war ich in einem in einer Gegend, wo ich noch nie war, unter Brüdern. Przed laty miałem okazję być w miejscu między braćmi, w pewnym miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Und ich war eingeladen bei einem Bruder zum Mittagessen. I zostałem zaproszony przez pewnego brata na obiad. Und er fragte mich, was ich denn so mache. I on zapytał mnie, co ty tak robisz to? Und ich wollte einen humorvoll antworten. A ja zamierzałem dać mu humorystyczną odpowiedź. Und ich sagte, ich bin ein Zigeuner. I mówię, jestem cyganem. Manchmal bin ich in Deutschland. Czasami jestem w Niemczech. Manchmal bin ich in Tschechien. Czasami przebywam w Czechach. Und manchmal bin ich in Polen. A czasami w Polsce. Ich bin ein Zigeuner. Jestem jak cygan, czy cyganem. Nach dem Essen gingen wir zu einer Konferenz. Po jedzeniu udaliśmy się do na konferencję, przepraszam. Und der erste Bruder, der sprach an dieser Konferenz. A pierwszy brat, który zabrał głos na tej konferencji, der wusste nichts von diesem Gespräch beim Mittagessen. On nic nie wiedział o tej naszej rozmowie, o zajęciach naszych przy stole. Aber er sagte, Christen, ale powiedział, chrześcijanie sind Fremdlinge. Są obcymi. Und es gibt zweierlei Fremdlinge. I są dwie grupy obcych. Menschen, die keine Heimat haben auf Erden. To są ludzie, którzy nie posiadają ojczyzny swojej na ziemi. Das eine sind Zigeuner und das andere sind Pilger. I mówi, jedni spośród tych są cyganami, a drudzy są pielgrzymami. Und er zeigte uns den Unterschied. I wykazał nam następnie różnicę. Zigeuner gehen hin und her ohne ein Ziel. Mówi, cyganie chodzą tam i z powrotem w różne miejsca, nie znając celu. Aber Pilger haben ein Ziel. Ale pielgrzymi mają cel. Von diesem Tag an habe ich nie mehr gesagt, dass ich ein Zigeuner bin. Od tego czasu nigdy więcej o sobie nie powiedziałem, że jestem cyganem. Seitdem sage ich, ich bin ein Pilger. Od tego czasu zawsze mówię, jestem pielgrzymem. Und seht, das kommt vor uns in Vers 10. I ta właśnie rzecz jest nam przedstawiona w 10. wierszu. Abraham war nicht nur ein Fremdling, sondern er war ein Pilger. Bo Abraham nie tylko, że był obcym na tym świecie, to był przepielgrzymem. Er hatte ein Ziel, er sah eine Stadt vor sich. On posiadał cel, on widział przed sobą miasto. Wir wissen, dass es das himmlische Jerusalem ist. Wiemy, że to miasto, o którym tu mowa, to niebiańskie Jeruzalem. Eine Stadt, welche Grundlagen hat. Miasto, które ma mocne fundamenty. Dessen Schöpfer und Baumeister Gott ist. Którego stwórcą i budowniczym jest Bóg. Und wir wissen, dass wenn der Herr kommt zur Entrückung. I my wiemy, że gdy Pan przyjdzie, aby nas zabrać z tej ziemi, dass er uns einführen wird in dieses himmlische Jerusalem. To On wprowadzi nas do tego niebiańskiego Jeruzalem. Und wir dürfen dieses Ziel vor uns haben. I my mamy ten przywilej, aby mieć ten oto cel przed naszymi oczyma.
Und wenn dieses himmlische Ziel in unseren Herzen lebt, jeżeli ten oto cel w naszych sercach nam wciąż przyświeca, dann haben wir Kraft als Fremdlinge hier auf Erden zu leben. To mamy, posiadamy moc wtedy do tego, aby żyć na tej ziemi jako obcy. Wir sagen unseren Jungen manchmal, die Welt ist schlecht. My czasami mówimy naszej młodzieży, świat jest zły. Und du musst dich absondern von der Welt. I ty musisz odłączyć się od tego świata. Weil sie so schlecht ist. Dlatego, że on jest taki zły. A woher sollen sie die Kraft nehmen? Ale skąd oni mają wziąć moc do tego? Wir müssen unseren jungen Glauben den Himmel öffnen. My musimy naszej młodzieży umieć otworzyć przed ich oczyma niebo. Und das wunderbare Ziel zeigen, dem wir entgegengehen. I pokazać im cudowny cel, naprzeciwko którego zmierzamy. Damit dieses Ziel ihr Herz erfüllt. Po to, aby ten oto cel wypełnił ich serca. Und dann haben wir Kraft als Fremdlinge zu leben. I wtedy, pociągani przez ten cel, posiadamy siłę do tego, żeby jako obcy zmierzać do niego. Aber in Vers 11 und 12 haben wir die vierte praktische Auswirkung. Ale a w wierszu 11 i 12 mamy przedstawione czwarty z wymienianych przez nas skutków wiary. Wir sind hier gelassen erstens, um gehorsam zu sein. My po pierwsze zostaliśmy wezwani, aby być posłuszni. Zweitens, als Fremdlinge zu leben. Po drugie, aby żyć jako obcy. Drittens, als Pilger dem Ziel entgegenzugehen. Po trzecie, aby zmierzać naprzeciwko naszego celu jako pielgrzymi. Und viertens, Frucht für Gott hervorzubringen. A po czwarte, aby wydać owoc dla Boga. Und das zeigt uns der Glaube von Sara. I tę oto prawdę ostatnią obrazuje nam postawa czy wiara Sary. Durch Glauben empfing auch selbst Sara Kraft, einen Samen zu bringen. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia czy wydania potomstwa. Sie hat ein Kind geboren, nach, als sie über die Zeit des Alters des Kindergebärens hinaus war. Sara urodziła dziecko w czasie, gdy zamknął się już u niej czas płodności. Sie erkannte, dass sie nicht mehr fähig war, ein Kind zu empfangen. Ona poznała, że nie jest już zdolna do tego, aby urodzić dziecko. Und ein Kind zu gebären. I aby, tak, aby urodzić dziecko. Und das ist genauso, wenn wir Frucht für Gott hervorbringen möchten. Tak samo jest, gdy pragniemy wydać owoc dla Boga. Müssen wir zuallererst erkennen, dass wir das nicht können in unserer Kraft. Po pierwsze, musimy najpierw uznać, poznać, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić z naszej własnej siły. Zweitens müssen wir erkennen, dass die Geschwister uns nicht helfen können dabei. Po drugie, musimy poznać, że wierzący bracia i siostry nie są w stanie nam w tym pomóc. Abraham, ihr Mann, konnte ihr auch nicht helfen. Abraham, jej mąż, nie mógł także pomóc jej. Er war auch schon ein gestorbener, was das anbetraf. On również był już umarłym, jeżeli chodzi o te sprawy. To znaczy, nie było już w nim możliwości takiej. Da steht in Vers 12. To jest napisane w 12 wierszu. Sie ist von einem, und zwar erstorbenen, ist das Kind geboren. Że dziecko to zrodziło się z człowieka nieomal obumarłego. Möchte das den jungen Gläubigen sagen. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć młodym wierzącym. Du bist hier gelassen, um für Gott Frucht zu bringen. Ty zostałeś tutaj wprowadzony, aby wydać owoc dla Boga. Und wenn du das tun möchtest, jeżeli pragniesz to uczynić, dann musst du erstens erkennen, dass du keine Kraft in dir hast dazu. To najpierw musisz wyraźnie to poznać, że sobie samym nie masz do tego żadnej siły.
Zweitens, dass dir die gläubigen Eltern und Geschwister der Versammlung nicht helfen können. Po drugie, że zgromadzenie, wierzący bracia i siostry i twoi wierzący rodzice może nawet nie są w stanie ci w tym pomóc. Denn in ihnen ist auch keine Kraft. Bo w nich samych, w samych nich również nie ma tej siły. Wer kann dir denn helfen? Kto ci zatem może w tym pomóc? Es ist Gott. To jest tylko i wyłącznie Bóg. Und Sara hat sich auf Gott gestützt. Sara wsparła się w tej sprawie na Bogu. Sie hat den Vers 11 am Schluss für treu erachtet, der die Verheißung gegeben hat. Na koniec 11 wiersza mamy to napisane: uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Sie stützte sich auf die Verheißung und Kraft Gottes. Ona oparła się wyłącznie na obietnicy i mocy Bożej. Das ist das Geheimnis, durch welches wir Frucht für Gott hervorbringen können. Oto tajemnica, która staje się podstawą wydania owocu w naszym życiu dla Boga. Es gibt dazu eine neutestamentliche Belehrung in Johannes Kapitel 15. Do tego jest w Nowym Testamencie ważne pouczenie w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Da fordert der Herr die Jünger auf. Tam Pan Jezus wzywa uczniów, Frucht zu bringen, aby wydali owoc. Viel Frucht, aby wydawali wiele owocu. Bleibende Frucht. I aby wydali owoc trwały. Und er sagt zu ihnen, bleibet in mir. I mówi im krótko, pozostańcie we mnie. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ponieważ beze mnie nie możecie nic uczynić. Das ist das Bild von Sarah, das hier vor uns steht. W tych słowach jest zawarty obraz Sary, której osobę rozważamy. Sie stützte sich auf Gott. Ona oparła się na Bogu. Und sie brachte Frucht hervor für den Himmel und für die Erde. I wydała owoc zarówno dla nieba, jak i dla ziemi. Für den Himmel wie die Sterne des Himmels. Dla nieba, jak gwiazdy na niebie. Und für die Erde wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. A dla ziemi, jak piasek nad brzegiem morza. Ich weiß, dass das auch eine prophetische Bedeutung hat. Wiem o tym, że słowa te posiadają również proroczą wymowę. Aber davon will ich nicht sprechen jetzt. Ale o tym teraz nie chciałbym szerzej mówić. Sondern von der Praxis unseres Christenlebens. Lecz raczej skupić się na praktyce naszego chrześcijańskiego życia. Bringen wir in unserem Leben für den Herrn etwas hervor, das bleibt in Ewigkeit. Mamy wydać w naszym życiu mianowicie coś, co zostaje w wieczności. Und sind wir ein Zeugnis für die Menschen hier auf Erden. Wtedy jesteśmy świadectwem również dla ludzi na tym świecie. Vielleicht denkst du nur an das eine. Być może myślisz tylko o jednym aspekcie z tych dwóch. Und du denkst, es ist Frucht da in meinem Leben. Der Herr sieht es. I może myślisz, jest owoc w moim życiu, Pan to wie. Und es wird im Himmel registriert. I w niebie to odnotowano. Und ich frage etwas Zweites. A ja chciałbym zadać Ci o drugą sprawę. Zadać Ci pytanie o drugą rzecz. Bist du auch ein Zeugnis für die Menschen, die dich umgeben? Czy jednocześnie jesteś świadectwem dla ludzi, którzy Cię otaczają? Beides brachte Sara hervor. Bo te dwie rzeczy wydała jednocześnie Sara. Frucht wie die Sterne des Himmels. Owoc jak gwiazdy na niebie. Na niebie? Frucht wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Oraz owoc, który jest jak piasek nad brzegiem morza. In Vers 13 bis 16, w 13 wierszu do 16, haben wir allgemeine Bemerkungen zu dem, was wir jetzt betrachtet haben. Mamy ogólne pewne uwagi do przedmiotu naszych rozważań. Diese Menschen haben im Glauben gelebt. Ci oto ludzie, oni żyli w tej wierze. Dieser Abraham und diese Sara.
Ten Abraham i ta oto Sara. Aber die Schrift sagt hier, sie sind auch im Glauben gestorben. Ale Słowo Boże tutaj potwierdza, że oni również w tej wierze pomarli. Im Glauben leben ist eine Sache. Żyć w wierze to jedna rzecz. Im Glauben sterben ist eine zweite Sache. A druga rzecz to umrzeć w wierze. Und weil sie so im Glauben standen, i ponieważ oni tak oto stali, trwali w wierze, finden wir drei Dinge in Vers 13. Znajdujemy w 13 wierszu trzy rzeczy. Sie haben die Verheißung nicht empfangen. Mianowicie, że oni nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Aber erstens sahen sie sie. Ale po pierwsze, widzieli ją. Zweitens begrüßten sie sie. Po drugie, oni powitali ją z dala. Und drittens bekannten sie. A po trzecie, wyznali ją, jej treść. Ihr Ziel war vor Augen. Ich cel był przed ich oczyma. Und sie sahen dieses Ziel im Glauben. Widzieli wiarą ten cel, ku któremu zmierzali. Das gab ihnen Gewissheit. To dało głęboką pewność do ich serca. Dann begrüßten sie sie. Następnie powitali ten oto cel z dala. Das zeigt, dass sie glücklich waren im Glauben. Oznacza to, że oni byli szczęśliwi w wierze. Und drittens bekannten sie, dass sie Fremdlinge waren. A po trzecie wyznali, że są obcymi w tym świecie. Und das ist das Zeugnis, das sie ablegten hier auf Erden. I to oto było jakby trzonem ich świadectwa, które wydali w stosunku do ludzi na tej ziemi. Gewissheit, Glück und Zeugnis. A więc pewność, szczęście i świadectwo. Möchte euch zurufen, die ihr an den Herrn Jesus glaubt. Chciałbym zamanifestować do was, którzy wierzycie w Pana Jezusa. Wir haben allen Grund, glücklich und fröhlich. Mamy wszelkie podstawy, aby być szczęśliwymi i radosnymi ludźmi. Ich weiß, dass es viel Schweres gibt im Leben des Glaubens. Ja wiem o tym, że jest wiele trudnych okoliczności w życiu wierzącego człowieka. A wenn wir zum Himmel blicken, ale gdy podnosimy nasze oczy ku niebu, und wenn wir vorwärts blicken in unsere Zukunft, i gdy patrzymy w przyszłość naszą, dann werden unsere Herzen glücklich und fröhlich. Wtedy nasze serca napełniają się szczęściem i głęboką radością. Und nur glückliche Menschen können wirklich ein Zeugnis sein auf Erden. A prawdą jest, że w rzeczywistości tylko szczęśliwi ludzie potrafią dać na tej ziemi rzeczywiste, mocne świadectwo. Ich spreche nicht gern ein Wort eines Gottesleugners aus. Niechętnie cytuję słowa człowieka, który drwił sobie z wiary. Aber Voltaire hat einmal gesagt, ale Voltaire kiedyś miał powiedzieć takie oto słowa, die Erlösten müssten mehr erlöster aussehen, że ludzie zbawieni musieliby bardziej wyglądać na zbawionych, damit ich an ihren Erlöser glauben würde. Abym mógł uwierzyć w ich Zbawiciela. Wir haben Grund, glücklich zu sein. My mamy wszelkie powody, aby być szczęśliwymi. Diese Vorfahren im Glauben begrüßten dieses Ziel. Ci oto przodkowie w wierze pozdrowili czy powitali ten oto cel już wtedy. Das zeigt, dass ihre Herzen glücklich waren. To obrazuje stan ich serc, mianowicie, że oni byli szczęśliwymi w sercu. Sie kehrten auch nicht zurück in Vers 15. Oni również nie zawrócili. Das ist immer wieder eine Gefahr für uns Glaubende. Takie niebezpieczeństwo zawsze dotyka nas wierzących. Zurückzukehren zu dem, wo wir ausgezogen sind, als wir gläubig wurden. Abyśmy zawrócili do tego, z czego wyszliśmy z chwilą, gdy uwierzyliśmy. Aber diese Glaubenden kehrten nicht zurück. Ale ci wierzący, oni nie zawrócili, nie powrócili do tej starej. Und in Vers 16 bestätigt Gott ihre Haltung.
A w 16 wierszu Bóg potwierdza ich stałość, ich usposobienie. Gott schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem. Das betrifft Abraham, Isaac und Jakob. To dotyczy Abrahama, Izaaka i Jakuba. Aber das betrifft nicht Lot. Ale to niestety nie dotyczy Lota. Gott hat nie gesagt, dass er ein Gott Lots ist. Bóg nigdzie nie powiedział, że jestem Bogiem Lota. Lot war auch bekehrt. Lot był również nawróconym człowiekiem. Aber er ist zurückgekehrt in die Welt. Ale on jest człowiekiem, który zawrócił do świata. Und Gott kann seine Praxis nicht bestätigen. Bóg nie mógł nigdy przyznać się do praktyki jego życia. Aber hier bestätigt er die Praxis von Abraham und Sarah und ihren Kindern. Ale tutaj Bóg przyznaje się do praktyki życia Abrahama, Sary i ich dzieci. Und es gibt nichts höheres für unser praktisches Leben. A nie ma niczego wyższego dla naszego praktycznego życia, wenn Gott in seiner Güte unsere Haltung bestätigt. Jak to, że gdy Bóg w swojej dobroci przyzna się sam do naszego życia. Und wir fassen zusammen. Streśćmy to. Wenn wir wünschen, dem Wort zu gehorchen. Jeżeli pragniemy być posłuszni Słowu, wenn wir als Fremdlinge leben, gdy żyjemy jako obcy, wenn wir als Pilger dem Ziel entgegengehen, gdy kroczymy naprzeciwko naszemu celowi jako pielgrzymi, und wenn wir wünschen, Gott Frucht zu bringen, jeżeli pragniemy wydać owoc dla Boga, dann schämt sich Gott nicht, auch dein Gott genannt zu werden. Wtedy Bóg nie będzie się wstydził, aby być nazwany Twoim Bogiem. In Vers 17 fährt er weiter. W 17 wierszu mamy kontynuację tego rozważania. Und in Vers 17 bis 19 wird uns gezeigt die praktische Wirkung des Glaubens. I od 17 wiersza do 19 przedstawiony jest znowu nam praktyczny skutek wiary. Dass dann der Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus alle Zeit vor unserer Seele steht. Który mianowicie wciąż na nowo stawia przed naszą duszę śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Abraham hat Isaac geopfert. Abraham ofiarował Izaaka. Und er hat ihn in Auferstehung im Bild wieder empfangen. I w tym zdarzeniu jakby z powrotem z martwych, a więc jako zmartwychwstałego go otrzymał. Das ist der Tod und die Auferstehung unseres Herrn im Bild. To są obrazowe przedstawienia śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Und wenn du wirklichen Glauben hast und verwirklichst, jeżeli ty posiadasz prawdziwą wiarę i ją urzeczywistniasz, dann beschäftigst du dich täglich mit dem Tod und der Auferstehung unseres Herrn. To dzień w dzień zajmujesz się śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Ich bin ja oft bei euch in den Häusern eingeladen. Często miałem okazję być gościem w waszych domach. Und ich sage jetzt etwas über die eure Tischgebete. I mogę powiedzieć coś o waszych modlitwach przy stole. Und ich habe große Freimütigkeit dazu, weil ich sie nicht verstehe. I mam wielką śmiałość, aby się na ten temat wypowiadać, ponieważ ich nie rozumiem. Ich möchte euch fragen, ich weiß es nicht. Ja chcę właściwie was zapytać, bo nie wiem tego. Dankt ihr vor dem Essen nur für das Essen? Czy dziękujecie przed jedzeniem tylko za te potrawy? Oder dankt ihr auch, dass der Herr Jesus gestorben und auferstanden ist? Czy dziękujecie również za to, że Pan Jezus umarł i że zmartwychwstał? Seine gute Gelegenheit vor dem Essen im Gebet daran zu denken. To bardzo dobra okazja jest, aby przed jedzeniem krótko o te rzeczy wspomnieć. Was ist praktische Wirkung christlichen Glaubens?
Oto jest też praktyczny, to praktycznym skutkiem wiary chrześcijanina. Dann kommen wir zu Vers 20. Przechodzimy do wiersza 20. Es ist der Segen Isaaks über seine beiden Söhne Jakob und Esau. Tutaj posiadamy przedstawione błogosławieństwo Izaaka w stosunku do dwóch jego synów, Jakuba i Ezawa. Das ist ein schwieriger Vers. To jest trudny wiersz. Eine richtige Knacknuss. To jest prawdziwy, twardy orzech do zgryzienia. Gott hat uns nicht immer alles leicht gemacht in seinem Wort. Bóg nie wszystko tak w swoim słowie zawarł, aby to było dla nas proste, łatwe i zrozumiałe. Er legt seine Wahrheit nicht immer an die Oberfläche. On nie zawsze kładzie swoje prawdy na samej powierzchni, aby były łatwe do uchwycenia. Damit wir etwas länger über einen Vers nachdenken. Czyni to po to, abyśmy mogli się nad niektórymi wierszami trochę dłużej zatrzymać. Und damit wir im Alten Testament nachlesen, was geschehen ist. I abyśmy mogli wrócić do innych miejsc Starego Testamentu, aby głębiej dowiedzieć się, co się stało w rzeczywistości. Und wenn vom Segen Isaaks die Rede ist jetzt. I gdy teraz mowa jest o błogosławieństwie Izaaka, dann sehen wir im Alten Testament, dass das für Jakob Segen war. To widzimy w Starym Testamencie, że słowa ojca były błogosławieństwem dla Jakuba, und für Esau Fluch. Ale dla Ezawa były to słowa przekleństwa. Und das ist das Wort Gottes. Takim jest Słowo Boże. Es spricht über den Menschen Segen aus und Fluch. Takim jest Słowo Boże, które wypowiada z jednej strony błogosławieństwo nad człowiekiem, z drugiej strony jest to słowo przekleństwa. Für den Menschen, der Buße tut, dla człowieka, który pokutuje und glaubt, i który wierzy, spricht er den Segen aus. Słowo to jest słowem błogosławieństwa. Über den Menschen, der nur den Segen sucht, aber kein Raum hat für die Buße. Ale dla człowieka, który szuka jedynie korzyści i błogosławieństwa, ale nie dopuszcza myśli o pokucie. Wie Esau das war, tak jak czynił to Ezaw. Über ihn wird der Fluch ausgesprochen. Nad nim zostało wypowiedziane słowo przekleństwo. Das ist die Schärfe des Wortes Gottes. Oto jest ostry miecz Słowa Bożego. An der Person des Herrn Jesus scheiden sich die Menschen. Na osobie Pana Jezusa rozróżnia się, kto jest kim. Wer den Herrn im Glauben annimmt, kto Pana Jezusa przyjmuje w wierze, ist wie Jakob gesegnet. Jest błogosławiony jak Jakub. Und von Gott geliebt. I umiłowany przez Boga. Und wer keinen Raum findet für die Buße, ale człowiek, który nie znajduje miejsca na pokutę, wie Esau, jak Ezau, der kommt ins Gericht. Taki człowiek idzie naprzeciwko sądu, czy w sąd. Und ist von Gott gehasst. Taki człowiek jest poddany nienawiści Bożej. Was ich jetzt sage, könnt ihr im Propheten Malachi nachlesen. To, o czym teraz mówię, możecie czytać głębiej w księdze proroka Malachiasza. Da sagt der Prophet von Gott. Tam mówi prorok o Bogu. Den Jakob habe ich geliebt, den Esau habe ich gehasst. Umiłowałem Jakuba, znienawidziłem Ezawa. Das ist die Schärfe des Wortes Gottes. To jest 20. To jest ostra mowa Słowa Bożego zawarta w 20. wierszu. Das den Segen und das Gericht ausspricht. Która wypowiada błogosławieństwo, ale również zapowiada sąd. Jetzt kommen wir zu Vers 21. Teraz przechodzimy do 21 wiersza. Der ist noch schwieriger als Vers 20. Ten jest jeszcze trudniejszy niż wiersz 20. Jetzt haben wir den Segen Jakobs über seine Enkel. Tutaj mamy teraz błogosławieństwo Jakuba nad jego wnukami. Und wir, wenn wir im Alten Testament die Begebenheit lesen, gdy czytamy o tych rzeczach w Starym Testamencie, dann führt Josef
seine zwei Söhne zu seinem Vater Jakob. Wtedy Józef przyprowadza swoich dwóch synów do ojca Jakuba. Und er führt den älteren zur rechten Hand von Jakob. I tak prowadzi ich, aby starszego ustawić po prawicy ojca. Und den jüngeren zur linken Hand von Jakob. A młodszego po lewicy. Denn der ältere hat die höheren Vorrechte. Z tego prostego powodu, że starszy miał w jego oczach prawo do przywileju. Und die rechte Hand von Jakob soll den älteren segnen. I w jego oczach prawa ręka Jakuba miała tego oto starszego pobłogosławić. Das heißt ihm den größten Segen geben. Oznacza to obrazowo dać mu większe błogosławieństwo. Und die linke Hand den jüngeren segnen. A lewa ręka miała błogosławić młodszego. Auch segnen, aber nicht so hoch wie den älteren. Też błogosławić, ale już nie tak obfitym błogosławieństwem jak starszego. Und jetzt geschieht etwas Besonderes. I tutaj zdarzyło się coś szczególnego. Wisst ihr, was geschieht? Czy wiecie, co się stało? Jakob kreuzte die Hände. Jakub skrzyżował swoje ręce. Und er legt die rechte Hand auf den jüngeren. I położył swoją prawicę na młodszym. Und die linke auf den älteren. A lewicę swoją na starszym. Und Josef meint, er muss jetzt seinen Vater korrigieren. Józef, widząc to, budzi się w nim poczucie, nie, muszę skorygować mojego ojca. Aber Jakob lässt sich nicht aufhalten. Ale Jakub nie pozwala na to. Er sagt, ich weiß es, mein Sohn. Ich weiß es. Mówi, wiem, synu, wiem. Dieser Großvater wusste, was er tat. Ten oto dziad wiedział dokładnie, co czyni swoim wnukom. Als er den jüngeren höher segnete als den älteren. Gdy pobłogosławił młodszego większym błogosławieństwem niż starszego. Ich will jetzt das Bild zeigen, das diese zwei Söhne Josefs zeigen. Chciałbym pokazać teraz, co obrazują ci dwaj synowie Józefa. Der ältere Sohn ist ein Bild des irdischen Volkes Gottes. Starszy syn Józefa jest obrazem ziemskiego ludu Bożego. Es ist hoch gesegnet von Gott. Jest niezwykle wysoko pobłogosławionym przez Boga. Aber der jüngere Sohn ist ein Bild des himmlischen Volkes Gottes. Ale młodszy syn jest obrazem niebiańskiego ludu Bożego. Der Versammlung Gottes, zu der wir gehören. Zgromadzenia Bożego, do którego my mamy przywilej należeć. Wir haben eigentlich weniger Vorrechte als Israel. W rzeczy samej właściwie mielibyśmy, jakby można powiedzieć, mniejsze błogosławieństwa niż Izrael. Przywileje, przepraszam. Tak. Aber das himmlische Volk ist höher gesegnet als das irdische Volk. Ale jednak niebiański lud został obdarowany większym błogosławieństwem niż ziemski. Wisst ihr, was Vers 21 ist? Wiecie, czym jest 21 wiersz? Das Erkennen der Gnade Gottes. Jest poznaniem łaski Bożej. Das ist eine Wirkung des Glaubens. To też skutek wiary. Wenn man erkennt den hohen Segen des himmlischen Volkes, gdy się poznaje ogromne, wzniosłe błogosławieństwo ludu niebiańskiego. Und ein tiefes Empfinden hat von der Herrlichkeit dieser Gnade. I gdy posiada się głębokie poczucie cudowności łaski Bożej. Zum Schluss finden wir noch Josef. Na koniec znajdujemy raz jeszcze Józefa. Der sterbend Befehl gibt wegen seiner Gebeine. Który umierając powiada polecenia dotyczące swoich kości. Das ist der Glaube, der weiß, to jest wiara, która wie, dass Gott aus dem Tod Leben hervorbringen kann. Że Bóg ze śmierci może wywieść życie. Auferstehungsleben bewirken kann. Życie zmartwychwstałe może uczynić. Schon in unserem Leben hier auf Erden. I może je już teraz jakby wzbudzić w naszym życiu na ziemi. Das ist das Geheimnis der Kraft des Glaubens.
Oto jest tajemnica mocy wierzącego. Wir fassen zusammen. Streścimy to w krótkich słowach. Glaube bringt praktische Ergebnisse hervor. Wiara, ona zawsze przynosi praktyczne oddziaływania. Gehorsam. Posłuszeństwo. Fremdlingschaft. Bycie obcym. Pilgerschaft. Bycie pielgrzymem. Frucht. Wydawanie owocu. Die Person des Herrn Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Rozważanie osoby Pana Jezusa w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Das Bewusstsein der Schärfe und des Wertes des Wortes Gottes. Świadomość ostrości i głębokiej wartości Słowa Bożego. Ein tiefes Empfinden von der Gnade Gottes. Głębokie poczucie łaski Bożej. Und zu wissen, dass wir einen Gott haben, der aus dem Tode Leben hervorbringen kann. I świadomość posiadania Boga, który ze śmierci potrafi wywieść życie. Zum Schluss zeige ich noch einen Vers aus Hebräer 13. Na koniec wskażę jeszcze tylko jeden wiersz z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. Vers 20, ten ersten Satz. Z 20 wiersza pierwszą część. Cały przeczytamy wiersz. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa. Das ist ein Titel unseres Gottes. To jest tytuł, którym jest utytułowany nasz Bóg. Es ist ein toten Wiederbringer Gott. Ein toten Wiederbringer Gott. Ein Gott, der Tote wiederbringen kann, ans Leben bringen kann. Ja. To jest Bóg, który potrafi umarłego uczynić, wzbudzić do życia, uczynić żywym. Das zu glauben, wierzyć w to, hat eine große Wirkung in unserem praktischen Leben. Ma ogromne oddziaływanie w naszym praktycznym chrześcijańskim życiu. Christlicher Glaube und seine Wirkung in unserem Leben. Oto, czym jest chrześcijańska wiara i jej skutki w naszym praktycznym życiu. Das steht in diesen Versen vor uns. To właśnie stoi przed nami w tych wierszach, które rozważamy. Die Auswirkungen des Glaubens in Hebräer 11 ist das Thema, das wir auch heute haben. Skuteczność wiary jest tematem również na dzisiejsze rozważanie listu do Hebrajczyków. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 23. Bis Vers 31. Czytamy z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków od 23 wiersza do wiersza 31. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę
przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Wir haben am Anfang gestern Nachmittag gesehen. Widzieliśmy wczorajszego popołudnia na początku. Damit wir dieses wunderbare und inhaltsreiche Kapitel verstehen können. Że aby zrozumieć ten cudowny i pełen treści rozdział, müssen wir erstens Kenntnis haben der Ereignisse, die im Alten Testament uns beschrieben sind. Musimy po pierwsze posiadać znajomość wydarzeń, które są nam przedstawione w Starym Testamencie. Dann zweitens müssen wir erkennen, po drugie, musimy poznać, dass, wie sie uns aufgezeichnet werden in diesem Kapitel, że to, w jaki sposób one są nam tu, jak są przedstawione w tym rozdziale, es um die Auswirkungen christlichen Glaubens geht. Że chodzi tutaj w szczególności o przedstawienie skuteczności chrześcijańskiej wiary. Die alttestamentlichen Heiligen und was sie erlebt haben. Starotestamentowi święci i to, co oni przeżywali, sind also ein Bild der Auswirkungen des christlichen Glaubens. Są zatem obrazem skuteczności czy skutków chrześcijańskiej wiary. Wir haben gestern zuerst die fundamentalen Auswirkungen christlichen Glaubens gesehen. Najpierw wczoraj przyglądaliśmy się fundamentalnym skutkom, czy tym podstawowym skutkom chrześcijańskiej wiary. In der zweiten Stunde die praktischen täglichen Auswirkungen im Leben des Glaubenden. W drugiej części naszego wczorajszego rozważania praktyczne, codzienne skutki wiary w codziennym naszym życiu. Wenn wir einen Titel über diese Verse, die wir heute gelesen haben, stellen wollen, gdybyśmy chcieli nadać tytuł tym wierszom, które dzisiaj przeczytaliśmy, dann ist das für mich nicht so einfach. To nie byłoby to dla mnie szczególnie prostym zadaniem. Ich nenne es die Kraft des christlichen Glaubens. Ale nazwałbym to mocą chrześcijańskiej wiary. Wir haben gestern Abend mit Vers 22 sind wir zum Ende gekommen. Wczorajszego wieczoru z naszym rozważaniem posunęliśmy się do 22 wiersza włącznie. Wir haben die wichtige Wahrheit noch kurz vorgestellt. Jeszcze krótko zaakcentowaliśmy pewną istotną prawdę, dass dieser Gott, an den wir glauben, ein Gott ist, der Leben aus dem Tod hervorbringen kann. Że Bóg, mianowicie w którego wierzymy, jest Bogiem, który ze śmierci potrafi wywieźć życie. Das dürfen wir jetzt schon erleben in unserem Körper der Schwachheit als Glaubende. Wolno nam to przeżywać już teraz, w tym ciele słabości, w jakim się znajdujemy jako wierzący. Dass wenn wir erkennen und bejahen, dass in uns selbst keine Kraft ist. Że mianowicie, jeżeli to stwierdzimy i poznamy, że w nas samych nie ma żadnej siły. Dass das gerade der Zustand ist, der Gott Gelegenheit gibt, in Kraft mit uns zu handeln. To właśnie to dokładnie jest tym właściwym stanem, który daje Bogu miejsce do tego, by zaczął działać w naszym życiu. Er hat bewiesen, dass er Leben aus dem Tod hervorbringen kann. On dowiódł tego, że potrafi ze śmierci wywieźć żywot. Er hat Christus
aus den Toten auferweckt. On wzbudził Chrystusa z martwych. Und möchte die Kraft dieser Auferstehung wirksam machen in unserem täglichen Leben. I on pragnie, by moc zmartwychwstania Chrystusa okazała się również i skuteczna w naszym chrześcijańskim życiu. Und diese Kraft des Gottes der Auferstehung, i ta oto moc Boga zmartwychwstania wird noch in der Zukunft wirksam werden, będzie również jeszcze i skuteczna w przyszłości, wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać wierzących stąd, dann werden alle diese vom Alten Testament genannten Glaubenden auferstehen aus dem Tod. To wtedy wszyscy ci wierzący, którzy są wierzącymi Starego Testamentu, zmartwychwstaną. Ebenso wie die Glaubenden der Zeit der Gnade, die schon heimgegangen sind. Tak samo jak wierzący czasu łaski, którzy zasnęli przed nami. Unser Gott ist in Wahrheit ein toten wiederbringer Gott. Nasz Bóg jest doprawdy Bogiem, który ze śmierci wywodzi żywot. Wenn wir jetzt weiterfahren in Vers 23. Gdy teraz w naszym rozważaniu posuwamy się dalej do wiersza 23. Dann sehen wir, dass der Glaube Eltern Kraft gibt, ihre Kinder gottgemäß zu erziehen. To widzimy, że to wiara daje moc rodzicom, aby swoje dzieci wychowywać zgodnie z wolą Bożą. Und der erste wichtige Gedanke ist, dass die Eltern in Einheit handeln. I pierwsza ważna myśl, jaka jest nam tu przedstawiona, to jedność działania rodziców. Das ist ein ganz wichtiges Element christlicher Erziehung. To bardzo ważny element chrześcijańskiego wychowania. Dass die Eltern nicht gegeneinander handeln, sondern miteinander handeln. Żeby rodzice nie działali jedno przeciwko drugiemu, lecz działali wspólnie, zgodnie. Dazu braucht es Kraft des Glaubens. Do tego potrzebna jest moc wiary. Kinder sind oft in, auch wenn sie noch klein sind, sehr schlaue Menschen. Dzieci, nawet jeżeli są malutkie, to są już wtedy bardzo przebiegłymi ludźmi. Sie merken schnell, wenn die Eltern nicht in gleich denken in einer Sache. One bardzo szybko dostrzegają niejedność myślenia rodziców w danej sprawie. Und sie sind dann sehr schlau, das für sich auszunutzen, nicht zu gehorchen. I są niezwykle przebiegłe w wykorzystywaniu takich okoliczności, aby skłonić się do nieposłuszeństwa. Die Eltern Moses handelten in Einheit. Rodzice Mojżesza działali w jednomyślności. Und wenn wir hier Kindererziehung vor uns haben, i gdy tutaj mamy przed nami wychowanie dzieci, dann erkennen wir, dass es dazu Kraft des Glaubens braucht. To poznajemy, że do tego potrzebna jest moc wiary. In einer Familie alles laufen zu lassen, wie die Kinder das wollen, by w rodzinie pozwolić wszystkim rzeczom od tak toczyć się według własnego rozpędu i woli dzieci, das braucht keine Kraft. Do tego nie potrzeba żadnej siły. Aber sie zu erziehen nach Gottes Gedanken, das braucht Energie des Glaubens. Ale by je wychować zgodnie z wolą Bożą, to do tego trzeba wiele energii wywodzącej się z wiary. Und diese Eltern von Moses wussten, dass Pharao ihre Kinder haben will. I ci oto rodzice Mojżesza dobrze wiedzieli o tym, że Faraon chce ich dzieci zawłaszczyć dla siebie. Pharao ist ein Bild des Feindes Gottes. Faraon jest obrazem wroga Bożego. Und Ägypten ist ein Bild der Welt. A Egipt jest obrazem świata. Und der Strom, die Wasser des Stromes
des Nils sind die Todeswasser dieser Welt. A wody tej wielkiej rzeki Nilu są obrazem śmiercionośnych prądów wód tego świata. Und die Eltern kannten das Gebot des Königs. Rodzice znali dobrze zarządzenie królewskie. Dass er diese Kinder haben will und töten will. Że on chce mieć te dzieci i chce zabić te dzieci. Und sie verbargen diesen Moses. I oni ukryli tego oto Mojżesza. Das ist eine wichtige Aufgabe von gläubigen Eltern. To bardzo ważne zadanie wierzących rodziców. Dass sie ihre Kinder verbergen vor dem Zugriff dieser Welt. Aby oni ukrywali swoje dzieci przed atakami tego świata. Nun ein kleines Kind zu verbergen, damit es ruhig bleibt, das ist nicht leicht. Ukryć małe dziecię, niemowlę, i to w taki sposób, aby ono na dodatek było cicho, zupełnie nie dawało znać o sobie, to nie jest łatwe zadanie. Wenn man es einfach in ein Zimmer einsperrt, gdy się je po prostu zabarykadowuje w jakimś pokoju, dann beginnt es zu schreien. To ono zaczyna płakać, krzyczeć. Und dann hört die Welt dieses Geschrei. I świat słyszy ten płacz. Und kommt und nimmt dieses Kind mit. I przychodzi, zabiera ze sobą to dziecię. Kann mir gut vorstellen, wie sie diesen Moses verborgen haben. Ja sobie potrafię dobrze wyobrazić, jak oni ukrywali tego Mojżesza. Und dafür sorge trugen, dass er stille blieb. I bardzo troskali się tym, jak to uczynić, by on zachowywał spokój. Und sie haben es dadurch getan, dass sie sich mit ihm beschäftigt haben. I oni czynili to w ten sposób, że zajmowali się Mojżeszem. Eltern können den Kindern nicht einfach alles nur verbieten. Rodzice nie mogą tak po prostu dzieciom wszystkiego zabronić. Haben auch die Aufgabe, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Mają przy tym również zadanie, aby zajmować się swoimi dziećmi. Das ist das schöne und eindrückliche Bild, das wir in diesem Vers vor uns haben. To jest ten piękny i bardzo głęboki, wywierający na nas głębokie wrażenia obraz, który jest przedstawiony nam w tym wierszu. Und sie sahen, dass dieses Kind schön war. Oni widzieli, że to dziecko było piękne. Das ist nicht schwierig für eine junge Mutter, wenn sie ihr Kind auf dem Arm hat. To nie jest trudna rzecz dla młodej matki, gdy ma swoje dzieciątko na ramionach. Die meisten Mütter, habe ich gesehen, finden ihr Kind das schönste Kind, das es gibt. Większość mam, mogłem to wielokrotnie stwierdzić, swoje dzieciątko widzi jako najpiękniejsze na świecie. Aber es steht etwas anderes hinter diesem Ausdruck. Ale w tym wyrażeniu tutaj ukrywa się jeszcze coś innego. Und ihr könnt das finden in Apostelgeschichte 7. I możecie to znaleźć w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. Es war schön für Gott. Że mianowicie dziecię to było piękne dla Boga. Nicht nur die Welt hat Interesse an unseren Kindern. Bo nie tylko świat interesuje się naszymi dziećmi, sondern Gott möchte auch unsere Kinder haben. Lecz Bóg, on również pragnie mieć nasze dzieci. Sie sind etwas, das unser Herr haben möchte. One są czymś, co nasz Pan chce posiadać. Und als er über diese Erde ging, i gdy on chodził na tej ziemi, wenn Kinder ihm begegnete, gdy dzieci wychodziły do niego naprzeciw, dann hat er sie in die Arme genommen, wtedy brał je na ramiona, hat ihnen die Hände aufgelegt und sie gesegnet. Kładł na nie ręce swoje i błogosławił je. Das alles wussten die Eltern von Moses. Wszystko to wiedzieli rodzice Mojżesza. Und das alles müssen gläubige Eltern auch heute wissen. I to wszystko muszą wiedzieć wierzący rodzice również i dzisiaj. Und so haben sie
mit diesem kleinen Moses gehandelt während der Zeit, in der bei ihnen war. I w ten sposób postępowali z Mojżeszem w całym tym czasie, w którym on był z nim. Die Zeit ist sehr kurz, wo wir die Kinder in unseren Häusern und in unserer Obhut haben. Czas, w którym mamy dzieci pod naszą opieką, jest bardzo krótkim czasem. Und schon bald kommt die Zeit, wo sie erwachsen sind. Już bardzo szybko następuje czas, kiedy one dorastają. Vers 23 zeigt uns, dass der Glaube Weisheit gibt zur Erziehung für die Eltern. 23 wiersz pokazuje, że wiara udziela potrzebnej mądrości do tego, by wychować dzieci. Vers 24 und folgende. Wiersz 24 oraz następne wiersze zeigen uns, dass der Glaube dem jungen Erwachsenen Kraft gibt für Entschiedenheit. Że to wiara właśnie daje młodemu, dorosłemu człowiekowi siły do tego, by działać zdecydowanie. Entschiedenheit gegenüber der Welt. Zdecydowanie w stosunku do świata. Und Entschiedenheit für Gott. Oraz zdecydowanie w stosunku do Boga. Möchte etwas zu den Kindern sagen jetzt. Teraz chciałbym powiedzieć coś do dzieci. Es ist ein Segen, wenn ihr gläubige Eltern habt. To błogosławieństwo jest wielkie, jeżeli macie wierzących rodziców, die euch für den Herrn erziehen möchten. Którzy pragną was wychować dla Pana. Aber es kommt der Tag, wo ihr erwachsen werdet. Ale przychodzi taki dzień w pewnym momencie, gdy jesteście dorosłymi. Wo die Eltern nicht mehr für euch entscheiden können. Gdy rodzice nie mogą już decydować za was. Und wo ihr selbst im Glauben entschieden euch verhalten müsst gegenüber der Welt. I w tym momencie musicie już w sposób zdecydowany działać w stosunku do świata, w wierze. Ich zeige jetzt vier Charakterzüge von diesem jungen Mose. Teraz chciałbym pokazać cztery ważne cechy charakteru tego młodego Mojżesza. In Vers 24 weigert er sich. W 23 wierszu on się wzbraniał. In Vers 25 wählt er. W 25 wierszu on dokonał wyboru. In Vers 26 hielt er Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. W 26 wierszu uznał Chrystusa za o wiele większe bogactwo niż skarby Egiptu. Und viertens schaut er auf die Belohnung. A po czwarte, jego oczy skierowane były na zapłatę. Das wünsche ich allen jungen Gläubigen hier. Tego dokładnie życzę wszystkim młodym wierzącym tutaj. Dass ihr diese vier Charakterzüge verwirklicht. Abyście we własnym życiu urzeczywistniali te cztery ważne cechy charakteru. Sich zu weigern, die Angebote der Welt anzunehmen. Po pierwsze, aby wzbraniać się przyjąć ofertę tego świata. Zu wählen, sich zu stellen zum Volk Gottes. Po drugie, aby dokonać wyboru, by stanąć po stronie ludu Bożego. Bereit zu sein, drittens, die Schmach des Christus auf sich zu nehmen. Po trzecie, by wykazać gotowość wzięcia na siebie hańby Chrystusowej. Und viertens in die Zukunft schauen im Wissen, dass der Herr jede Treue belohnt. I po czwarte, mieć oczy skierowane w przyszłość, wiedząc, że Pan Jezus wynagrodzi każdą wierność. Möchte noch etwas sagen zu einzelnen Ausdrücken in diesen Versen. Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze coś do pojedynczych wyrażeń zamieszczonych w tych wierszach. Er wählte lieber
mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden. On wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym. Es steht hier nicht, dass sich stellte zum Volk Israel. Tu nie jest napisane, że tutaj Mojżesz stanął po stronie ludu izraelskiego. Sondern stellte sich zum Volk Gottes. Lecz po stronie ludu Bożego. Wenn wir dieses Volk Israel betrachten, gdy my rozważamy lud Izraela, dann waren das schwierige, irrende, to schwache, sündentuende Menschen. To byli to bardzo trudni, twardzi, grzeszni i błądzący ludzie. Und die Jungen sehen das auch im Volk der Glaubenden heute. I młodzież obserwuje takimi również ludzi, którzy są w pośród tych, którzy wierzą. Bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ja wzrastałem w małej wsi. Die Geschwister der Versammlung wohnten direkt neben uns. Wierzący ze zgromadzenia mieszkali zaraz obok nas. Acht Familien, Haus an Haus. Osiem rodzin, dom przy domu. Und viele, die uns besuchten, sagten, ihr habt's wunderschön. I wielu, którzy nas odwiedzali, mówili, wy macie cudownie. Die Gläubigen so nahe beisammen. Tak, blisko siebie, wierzący. Aber als junger Christ habe ich Dinge gesehen, ale jako młody chrześcijanin widziałem rzeczy, die nicht gut waren, które nie były dobre. Und ich hatte einen Moment, wo ich dachte, die Ungläubigen sind besser als die Gläubigen. I miałem taki moment w moim życiu, że myślałem, że niewierzący są lepsi niż wierzący. Aber dann erkannte ich, dass das ja das Volk Gottes war. Ale później przyszła chwila, kiedy poznałem, że to był lud Boży. Und das gab mir eine ganz andere Sicht. I to udzieliło mi zupełnie innej optyki, innego sposobu spojrzenia na to. Und seitdem habe ich nie mehr gedacht, dass die Welt besser ist als die Gläubigen. I od tego czasu nigdy więcej nie myślałem, że świat jest lepszy od wierzących. Moses stellte sich zu diesem Volk. Mojżesz stanął przy tym właśnie ludzie. Nicht weil es besser war als andere Völker. Nie dlatego, że był to lepszy lud od wszystkich innych narodów. Sondern weil es das Volk Gottes war. Lecz dlatego, że był to lud Boży. Und hielt die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze gibt. I on uznawał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż bogactwa, niż skarby Egiptu. Jeder, der persönlich sich zum Herrn Jesus bekennt, każdy, kto osobiście przyznaje się do Pana Jezusa, und das wünsche ich euch allen sehr, dass ihr das tut, a tego życzę z całego serca wszystkim, abyście to uczynili, dann werdet ihr zwei Dinge erfahren. Wtedy będziecie przeżywać dwie rzeczy. Verachtung von Seiten der Menschen. Po pierwsze, pohańbienie, czy pogardę. Pogardę ze strony ludzi. Aber eine tiefe Freude, die Christus dir schenkt in dein Herz. Ale po drugie, głęboką radość, którą Chrystus ci podaruje do twojego serca. Bin kein Theoretiker. Ja nie jestem teoretykiem. Ihr könnt das ausprobieren am Montag. Możecie to w poniedziałek już wypróbować. In der Schule am Arbeitsplatz. W szkole, w miejscu pracy. Einmal sich deutlich zu Christus zu bekennen. Raz wyraźnie przyznać się do Pana Jezusa. Dann wird versteckte oder offene Verachtung euch treffen. Wtedy dotknie was albo ukryta, albo otwarta pogarda. Aber zugleich werdet ihr eine Freude ins Herz bekommen. Ale jednocześnie będziecie, otrzymacie wtedy wielką radość do swojego serca. Das ist die Schmach des Christus. Oto czym jest, to jest hańba Chrystusowa. Er schaute auf die Belohnung. On, ten oto Mojżesz, patrzył na zapłatę.
Wir bekennen uns zum Herrn Jesus, weil uns liebt. My dlatego przyznajemy się do Pana Jezusa, ponieważ On nas miłuje. Und weil für mich gestorben ist. I ponieważ za mnie umarł. Das ist der Grund, warum ich mich zum Herrn bekenne. To jest powód, dla którego ja przyznaję się do Pana Jezusa. Aber darüber hinaus ist ein Ansporn, in die Zukunft zu blicken. Ale ponad to, o czym mówię, jest to jednocześnie pewnym bodźcem, aby patrzeć w przyszłość. Im Wissen, dass jede Treue belohnen wird. I by cały czas mieć świadomość, że On wynagrodzi każdy wierny krok. Denke oft an jenen Moment, często myślę o tym, o tej chwili, wo wir vor dem Richterstuhl des Christus stehen werden. Gdy będziemy stać przed stolicą sędziowską Chrystusową. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać nas z tej ziemi, werden alle erlösten entrückt. Wszyscy zbawieni zostaną przez Niego wtedy zabrani. Das haben wir gesehen gestern Nachmittag. O tym mówiliśmy wczorajszym popołudniem. Dann müssen wir offenbar werden, jeder persönlich, vor dem Richterstuhl des Christus. Wtedy musimy być ujawnieni, w całkowicie otworzone zostanie nasze życie przed tą sędziowską stolicą Chrystusową. Ich habe keine Angst vor diesem Moment. Nie boję się tej chwili. Und doch ist es ein feierlicher Moment. I mimo to jest to bardzo, bardzo podniosła chwila. Wenn ich dann mein Leben in das Licht Gottes gestellt wird, gdy wtedy moje życie zostanie w świetle Bożym całkowicie przedstawione. Und ich bin schon, es ist schon eine Frage in meinem Herzen, was der Herr zu mir sagen will. I rzeczywiście powstaje pytanie w moim sercu, co Pan chce do mnie mi powiedzieć. Wird er schweigen müssen, weil ich nicht treu war? Czy on będzie musiał zamilknąć nad niektórymi sprawami, bo nie byłem wierny? Oder wird er sagen können? Czy będzie mógł raczej powiedzieć: Wohl, du guter und treuer Knecht? Dobrze, sługo wierny. Über weniges warst du treu? Nad małą rzeczą byłeś wierny. Über vieles werde ich dich setzen. Wiele ci powierzę. Geh ein in die Freude. Wejdź do radości Pana swego. Welch ein Wort aus dem Mund unseres Heilands. Jakież słowo z ust naszego Zbawiciela. Er wird jede Treue belohnen. On naprawdę wynagrodzi każdy wierny krok. Wir kommen jetzt zu Vers 27. Przechodzimy do wiersza 27. Der schwierigste Vers in diesem Kapitel. Najtrudniejszy wiersz w tym rozdziale. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkł się gniewu królewskiego. Und er hielt standhaft aus, als sei er den Unsichtbaren. Wytrzymał niewzruszenie, tak bym dokładnie to z niemieckiego przetłumaczył, trzymając się tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Stelle jetzt eine Frage an die älteren, erfahrenen Brüder, die die Bibel gut kennen. Teraz postawię pytanie do starszych, doświadczonych braci, którzy znają dobrze Biblię. War Moses in Vers 27 40 Jahre alt? Oder war er 80 Jahre alt? Czy w tym 27 wierszu Mojżesz miał 40 lat, czy miał 80 lat? Ich bin gern bereit in der Pause zu hören, was die Brüder denken. Ja bardzo chętnie usłyszę tego w czasie przerwy naszej, co bracia na ten temat sądzą. Und nach der Pause werde ich auch gerne einen Gedanken noch dazu sagen. Przepraszam. I po naszej przerwie powiem jeszcze pewną myśl do tego. Aber wir kommen jetzt zu Vers 28b.
Ale w tej chwili przejdźmy do wiersza 28 i do ten fragment aż do 31. Wo jeder Vers uns wieder eine besondere Wirkung des Glaubens zeigt. Gdzie każdy wiersz przedstawia nam szczególne działanie wiary. Wenn Glauben da ist, Vers 28. Jeżeli rzeczywiście ma miejsce wiara, ona zaistnieje. Dann wird der Wert der Vergebung der Sünden gesehen. To wtedy widać wyraźnie wartość odpuszczenia grzechów. Denn es geht jetzt das Passa. Ponieważ chodzi teraz o Paschę. Und die Besprengung des Blutes. I pokropienie krwią. Und das spricht davon, dass wir Glaubende einst Sünder waren. A to mówi nam o tym, że my, wierzący dziś, byliśmy niegdyś grzesznikami. Dass wir böse Gedanken hatten. Że mieliśmy złe myśli. Schlechte Worte sprachen. Nasze usta wypowiadały złe słowa. Böse Werke taten. Nasze ręce czyniły złe dzieło. Und verkehrte Wege gingen. A nasze nogi śpieszyły do złych i błędnych dróg. Und dass wir dafür bestraft würden von einem heiligen Gott. I że za to wszystko bylibyśmy ukarani przez świętego Boga. Denn Gott ist heilig und er muss Sünden bestrafen. Ponieważ Bóg jest święty i musi dokonać wyroku kary nad grzechem. Aber der Glaubende weiß, dass es das Opfer des Herrn Jesus gibt. Ale wierzący wie o tym, że istnieje ofiara Pana Jezusa. Dass dein Passa Opfer vorgestellt wird. Że das im Passa Opfer vorgestellt wird. Która jest przedstawiona w obrazie Paschy. Und auf dessen Grundlage uns die Sünden vergeben sind. Na podstawie której to ofiary odpuszczone są nasze grzechy. I könnt das finden in 2. Korinther 5. Możecie to znaleźć w 2. Korintów 5. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Że na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Und das Blut ist gesprengt worden. I krew Jego została pokropiona. Und unsere Sünden sind dadurch ausgetilgt. A nasze grzechy zostały przez to całkowicie usunięte. Und der Glaubende hat Vergebung der Sünde. I wierzący człowiek cieszy się przebaczeniem grzechu. Das bedeutet, dass wir für unsere Sünden, die wir getan haben, keine Strafe mehr bekommen. Oznacza to, że za grzechy, które samodzielnie, własne nasze grzechy, które uczyniliśmy, nie dotknie nas już ze strony Boga kar. Das ist natürlich Gnade. To jest oczywista łaska. Aber das ist auch gerechtigkeit. Ale również jest w tym ukryta głęboka sprawiedliwość. Denn Gott hat unsere Sünden am Leib des Herrn Jesus am Kreuz bestraft. Ponieważ Bóg ukarał nasze grzechy na ciele Jezusa Chrystusa na krzyżu. Der heilige Gott muss Sünden bestrafen. Święty Bóg musi dokonać sądu nad grzechem. Aber er bestraft sie nicht zweimal. Ale nie czyni tego sądu dwukrotnie. Er hat sie ein für alle Mal gestraft, am Herrn Jesus. On raz na zawsze ukarał je na ciele Pana Jezusa. Damit wir frei ausgehen können, abyśmy mogli wyjść na wolność. Und dass keine Strafe uns mehr trifft. I aby już nigdy więcej nie dotknęła nas za to żadna kara. Wir denken manchmal, dass Sündenvergebung eine Wahrheit ist für den Anfang des Christenlebens. Czasami myślimy w taki sposób, że przebaczenie grzechów to prawda, która znajduje swoje urzeczywistnienie na początku życia chrześcijańskiego. Aber je älter ich werde, je mehr wird es mir groß. Ale im jestem starszy, tym staje się to dla mnie ważniejsze i większe. Dass ich keine Strafe mehr für meine Sünden bekomme.
że już nigdy nie będę ukarany za żaden z moich grzechów. Und der fast 100 Jahre alte Apostel Johannes, a prawie stuletni apostoł Jan, er hat in seinem ersten Brief geschrieben, pisał w swoim pierwszym liście: Kinder, ich schreibe euch dieses, weil euch die Sünden vergeben sind, seines Namens willen. Dzieci, to wam piszę, ponieważ grzechy wasze zostały, są przebaczone ze względu na imię Jego. Seines Namens willen. Wegen der Größe des Namens Gottes, z powodu wielkości imienia Bożego, hat einen Weg gefunden, unsere Sünden für immer vor seinen Augen auszulöschen. On znalazł drogę do tego, by na zawsze sprzed swoich oczu usunąć grzech. Durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das geflossen ist auf Golgatha. Przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, która popłynęła na krzyżu Golgoty. In Vers 29 haben wir das Rote Meer. W 29 wierszu mamy przejście przez Morze Czerwone. Das zeigt uns das zweite Problem von uns Menschen. Objawia to drugi problem dotyczący nas ludzi. Zuerste Problem ist, dass wir Sünden getan haben. Pierwszy problem zawiera się w tym, że my czyniliśmy grzech, uczyliśmy. Aber das zweite Problem ist, dass die Sünde als Prinzip in uns wohnt. Ale drugi problem to jest, że grzech jako zła zasada jest zamieszkała w nas. Und der Glaubende weiß, dass er befreit ist von der in ihm wohnenden Sünde durch das Opfer des Herrn Jesus. A wierzący może teraz wiedzieć, że również od tej złej skłonności swojej natury został uwolniony przez ofiarę Pana Jezusa. Davon spricht das Rote Meer. O tym mówi Morze Czerwone. Wenn ich einen Vers aus dem Neuen Testament dazu nehme, gdybym chciał sięgnąć po pewien wiersz z Nowego Testamentu do tego, dann ist es Römer 8, Vers 3. To będzie to List do Rzymian 8, trzeci wiersz. Da finden wir diese Wahrheit lehrmäßig vorgestellt. Tu znajdujemy tę prawdę w sposób merytoryczny przedstawioną. Vers 3. Ja? Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Pierwszy wiersz z tego rozdziału. Unser Herr Jesus ist zur Sünde gemacht worden am Kreuz. Nasz Pan Jezus został uczyniony grzechem na krzyżu. Und Gott hat die Sünde nicht bestraft. A Bóg nie ukarał grzech. Aber er hat die Sünde an ihm verurteilt. Ale potępił na nim grzech. An unserer Stelle. W nasze miejsce. In den drei Stunden der Finsternis. W ciągu trzech godzin ciemności. Und auf diese Grundlage kann Gott Menschen annehmen. Na tej oto podstawie Bóg może przyjąć ludzi. In denen die Sünde noch wohnt. Ludzi, w których mieszka jeszcze grzech. Römer 8, Vers 1. Rzymian 8, wiersz 1. Also ist keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. A więc nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Das ist, wenn wir das erkennen, das ist Befreiung. Gdy to pojmiemy, to jest to prawdziwym uwolnieniem. Der christliche Glaube gibt die Kraft an diese Befreiung in Christus zu glauben. Wiara chrześcijańska daje moc do tego, by wiarą przyjąć to uwolnienie, jakie zostało nam Panu Jezusie Chrystusie podarowane.
Dann gibt es noch ein weiteres Problem. Ale jest jeszcze i dalszy problem. Und das ist der Widerstand des Feindes. Tym problemem jest opór stawiany przez wroga. Wie das in Epheser 6 uns vorgestellt wird. Tak jak jest nam to przedstawione w 6 rozdziale listu do Efezów. Die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örten. Duchowe moce, złe moce w okręgach niebieskich. Sie mit List versuchen sie dem Gläubigen zu schaden. One z niezwykłą przebiegłością usiłują wciąż na nowo szkodzić wierzącemu. Und die Jericho und seine Mauern stehen für den Feind und seine List gegen den Glauben. A Jericho i jego mury są obrazowym przedstawieniem wroga oraz jego występowania przeciwko wierzącym, przeciwko ich wierze. Ich möchte das praktisch zeigen, was wie der Feind vorgeht. Chciałbym to praktycznie przedstawić, w jaki sposób działa wróg. Er hat giftige Pfeile. On posiada zatrute strzały, die er auf unsere Herzen schießt, które strzela w kierunku naszych serc. Um Zweifel in uns zu wecken an Gott. Po to, aby w tych oto sercach wzbudzić wątpliwości co do Boga. Zweifel zu wecken an der Liebe Gottes. Aby wzbudzić wątpliwości dotyczące miłości Bożej. Und Zweifel zu wecken am Worte Gottes. I byśmy zaczęli powątpiewać w prawdziwość i spolegliwość Słowa Bożego. Ich erzähle eine Geschichte, die ich vor Jahren erlebte. Chciałbym opowiedzieć pewną historię, którą przeżyłem przed laty. Ich war sehr stark beansprucht in meinem Berufsleben. Byłem bardzo obciążony, czy mocno, ja, no tak można powiedzieć, bardzo obciążony moim życiem zawodowym. Hatte aber die Gewohnheit, einmal im Monat Traktate zu verteilen. Ale mimo to miałem taki zwyczaj, aby raz w miesiącu rozdawać traktaty. Ich war mit dem Auto auf dem Weg, diese Traktate zu verteilen. I właśnie byłem w drodze moim samochodem, aby rozdawać traktaty. Ich war wegen Überlastung von Arbeit in großer Eile. Z powodu tych zawodowych obciążeń bardzo się spieszyłem. Und es war Schnee auf der Straße. Na drodze było śniegu sporo. Und das Ergebnis war, dass ich in einem tiefen Graben lag. I wynik tego był taki, że znalazłem się w głębokim rowie. Und nicht mehr rauskam. I nie mogłem już się wydostać stamtąd. Und dann hat der Feind einen Pfeil in mein Herz geschossen. I w tym momencie właśnie wróg wystrzelił swoją zatrutą strzałę w moje serce. Er hat gesagt, jetzt wolltest du doch etwas für Gott tun. I tak mnie zapytał, teraz ty chciałeś wykonać coś dla swego Boga. Wenn er dich liebte, hätte er nicht zugelassen, dass du in den Graben gefahren bist. Gdyby on cię kochał naprawdę, to by nie dopuścił do tego, byś teraz w tym rowie się znalazł. Was soll ich ihm antworten? Co miałem mu odpowiedzieć? Ich kann nicht sagen, ich liege nicht im Graben. Nie mogłem powiedzieć, że nie leżę w rowie. Denn das war eine Tatsache. To był fakt. Und dennoch habe ich das Schild des Glaubens gehoben. I mimo to podniosłem tarczę wiary. Und ich habe gesagt, doch Gott liebt mich. Tak, Bóg mimo to miłuje mnie. Nicht weil ich im Graben liege. Nie dlatego, że leżę w rowie. Aber weil er seinen Sohn für mich in den Tod gegeben hat. Ale dlatego, że on swego syna dał za mnie na śmierć. Das ist das Schild des Glaubens gegen den Feind. Oto czym jest tarcza wiary przeciwko atakom wroga. Immer wenn etwas Schweres dich trifft, zawsze gdy dotyka cię coś trudnego w życiu, dann flüstert dir der Feind zu, Gott liebt dich nicht. Wtedy oto podszeptuje szatan zawsze do twojego ucha, Bóg cię nie miłuje. Und du kannst ihm antworten, er liebt mich. A ty możesz mu odpowiedzieć, Bóg mnie miłuje. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. On dał swego syna za mnie. Und wir kommen noch zum Vers 31. Przechodzimy jeszcze do 31 wiersza. Zu Rahab. Do Rahab.
Und da ist der große Gedanke, Liebe zu den Glaubenden, Bruderliebe. I wielką myślą tego wiersza jest miłość braterska, miłość do tych, którzy wierzą. Christlicher Glaube wirkt Bruderliebe. Wiara chrześcijańska wzbudza w naszych sercach miłość braterską. Rahab stellte sich zum Volk Gottes. Rahab stanęła po stronie ludu Bożego. Bruderliebe. Miłość bratnia. Oft so falsch verstanden. Jakże często fałszywie rozumiana. Höre öfters, dass gesagt wird, ich liebe die Brüder, obwohl sie so schwierig sind. Często słyszę takiego rodzaju stwierdzenia, miłuję moich braci, mimo że są tacy trudni. Aber das ist keine Bruderliebe. Ale to nie jest wyraz prawdziwej miłości bratniej. Ich liebe die Brüder, miłuję braci, weil ich etwas in ihnen sehe, was mir auch kostbar ist. Ponieważ widzę w nich coś, co jest dla mnie kosztowne. Das ist Bruderliebe. Oto czym jest miłość bratnia. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe von der Reise in der Eisenbahn. Nie wiem, czy opowiadałem wam już kiedyś to, co przeżyłem raz podróżując koleją. Ich las in der Bibel. Czytałem Biblię. Es legte sich eine Hand auf meine Schulter. A na moim ramieniu położył ktoś dłoń. Ein Mann stand bei mir, den ich noch nie gesehen. Stał przy mnie człowiek, którego jeszcze nigdy nie widziałem. Hab ihn auch nie wieder gesehen. I nigdy więcej go już później nie zobaczyłem. Und er sagte, lesen Sie die Bibel? A on zapytał mnie, pan czyta Biblię? Nun er sah es, es brauchte keine Antwort. Właściwie to widział dobrze, co robię, nie potrzebowałem odpowiadać. Und ich antwortete, lieben Sie den Herrn Jesus? A ja odpowiedziałem pytaniem, czy miłuje Pan Pana Jezusa? Seine Augen strahlen. Jego oczy zabłysnęły. Da sprang Bruderliebe hin und her. I przez krótką chwilę, serca do serca, płynęła miłość braterska. Wir liebten denselben Heiland. Ponieważ miłowaliśmy, czy miłujemy tego samego Zbawca. Wir unterhielten uns 5 Minuten. Rozmawialiśmy następnie przez 5 minut. Dann ging er wieder an seinen Platz. On poszedł znowu na swoje miejsce. Das ist Bruderliebe. Oto czym jest miłość braterska. Dass wir die Brüder auch lieben, wenn sie schwierig sind, das ist wahr. To, że braci miłujemy wtedy również, kiedy są trudni, to prawda. Aber das ist nicht Bruderliebe. Ale to nie jest miłość braterską, miłością braterską. Sondern das ist göttliche Liebe. Lecz to jest Boża miłość. Göttliche Liebe liebt. Boża miłość miłuje. Ohne im Gegenstand der Liebe etwas Liebeswertes zu sehen. Nie bacząc na to, że w przedmiocie miłości, czy w tym obiekcie miłości nie ma niczego, co by było warte tej miłości. Ich fasse diese Stunde zusammen. Chciałbym skrócić, streścić to rozważanie tej oto godzinki. Christlicher Glaube gibt erstens Eltern Weisheit, ihre Kinder gottgemäß zu erziehen. Po pierwsze, chrześcijańska wiara daje moc rodzicom do tego, aby wychowywali swoje dzieci zgodnie z wolą Bożą. Zweitens, christlicher Glaube bewirkt in jungen Gläubigen Entschiedenheit für den Herrn. Po drugie, wiara chrześcijańska sprawia, że w życiu młodego wierzącego kształtuje się, czy następuje zdecydowanie w stosunku do Pana. Drittens, christlicher Glaube bewirkt Absonderung von der Welt. Po trzecie, chrześcijańska wiara sprawia odłączenie od tego świata, poczucie odłączenia od niego. Viertens, christlicher Glaube erkennt den Wert der Vergebung der Sünde. Po czwarte, chrześcijańska wiara rozpoznaje wielką wartość przebaczenia grzechów. Fünftens, christlicher Glaube erfreut sich an der Befreiung von der in uns wohnenden Sünde.
Po piąte, wiara chrześcijańska daje radość z prawdziwego uwolnienia z mocy mieszkającego w nas grzechu. Sechstens, christlicher Glaube erfreut sich über den Sieg über Satan. Po szóste, chrześcijańska wiara raduje się zwycięstwem nad szatanem. Und siebtens, christliche Glaube bewirkt Bruderliebe. I po siódme, wiara chrześcijańska sprawia prawdziwą miłość braterską. Wir sehen also, der Geist Gottes hat ein göttliches System in diesen Versen. Widzimy wyraźnie, że Duch Boży w tych wierszach wkłada pewien Boży porządek, Boży system. Punkt für Punkt entwickelt er die Auswirkungen des Glaubens. Gdzie przedstawia punkt po punkcie skuteczność chrześcijańskiej wiary. Jetzt machen wir Pause. Teraz zrobimy przerwę. Hebräer Kapitel 11 Vers 32 bis 12 Vers 3. List do Hebrajczyków, rozdział 11 od wiersza 32 do rozdziału 12 wiersz 3. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wir wollen zunächst versuchen, die Frage von Vers 27 zu beantworten. Najpierw spróbujemy dać odpowiedź na pytanie postawione do wiersza 27. Die meisten Brüder in der Pause waren dafür, dass Moses 80 Jahre alt war. Większość braci, z którymi rozmawialiśmy w czasie przerwy, było za tym, że Mojżesz musiał tutaj mieć 80 lat. Als er diese Haltung zeigte, die in Vers 27 vor uns kommt. Gdy on mianowicie przejawiał takiego rodzaju usposobienie, jakie jest nam przedstawione w 27 wierszu. Es gibt allerdings auch Hinweise, dass er 40 hätte sein können. Są jednakże również wskazówki,
na to, że mógł mieć już 40 lat. Denn zuerst hat das Passa gefeiert und dann ist aus Ägypten ausgezogen. Ponieważ on najpierw obchodził Paschę i dopiero potem wyszedł z Egiptu. Das war lange Zeit eine Frage für mich, war 40 oder 80 hier. Było to przez długie lata pytaniem, które mnie zajmowało. Czy miał 40, więc czy 80? Und wenn man eine Frage hat, i gdy ma się pytanie, dann sucht man bei Brüdern, denen Gott viel Licht gegeben hat. To szuka człowiek odpowiedzi wśród braci, którym z całą pewnością Bóg powierzył wiele światła na wykład Słowa Bożego. I etwas über diesen Vers geschrieben haben. Wśród takich braci, którzy coś na ten temat już zapisali. Und ich kenne besonders drei Brüder, denen die durch Gottes Gnade viel Licht hatten. I ja znam trzech braci, którzy przez łaskę Bożą mieli szczególnie dużo światła do rozumienia Słowa Bożego. Der eine ist Bruder Rossier. Jednym z nich jest brat Rossier. Und schreibt, Mose war 80 Jahre alt. I on pisze, Mojżesz miał 80 lat. Dann habe ich einen zweiten, auf den ich gerne höre, das ist Bruder Kelly. Następnie wziąłem rozważanie drugiego brata, którego szczególnie chętnie się przysłuchuję, to był brat Kelly. Und schreibt, war 40 Jahre. I on pisze, on miał 40 lat. Dann habe ich gesucht bei Bruder Darby. Następnie szukałem w rozważaniach brata Darby, denn auch seine Gedanken sind mir wichtig, ponieważ jego myśli są dla mnie, mają duże znaczenie dla mnie. Und schreibt nichts darüber. I on nic o tym nie pisze. Und da habe ich weiter darüber nachgedacht. I to spowodowało, że musiałem się zastanawiać nad tym dalej. Und ich bin überzeugt, dass hier in Vers 27 der Geist Gottes nicht ein Alter von Mose angeben will. I mam przekonanie, że tutaj Duch Święty nie chce pójść w tym kierunku, by przedstawić nam wiek Mojżesza, w jakim on się znajdował, sondern uns eine Haltung zeigen. Lecz o wiele bardziej akcentuje tutaj jego postawę, die hatte mit 40 und die hatte mit 80, którą wykazywał, mając zarówno 40 lat, jak i 80. Wir haben in den vorherigen Versen gelesen, dass der Verlockung der Welt nicht erlegen ist. Czytaliśmy w poprzednich wierszach, że Mojżesz nie dał się złapać na pułapki i sidła zastawione przez świat. Hier in Vers 27 wird gezeigt, dass auch der Feindschaft der Welt nicht erlegen ist. Tutaj w 27 wierszu mamy przedstawione, że on nie uległ również w obliczu przejawu wrogości tego świata. Die Welt versucht uns zu verlocken. Świat usiłuje nas zwabić. Und die Welt versucht uns manchmal zu schrecken. A czasami świat używa innego sposobu, mianowicie próbuje nas zastraszyć. Beiden Wirkungen der Welt hat Mose widerstanden. Obu sposobom działania świata uszedł Mojżesz. Und konnte das, weil mit dem unsichtbaren Gott in Verbindung war im Glauben. I on był do tego zdolny tylko dlatego, że był w społeczności z niewidzialnym Bogiem, tak jakby go widział. Und jetzt wollen wir ab Vers 32 betrachten. Teraz zechciejmy posunąć się dalej od wiersza 32. Und es ist eigentlich bis zum Ende des Kapitels noch die Kraft des Glaubens. I właściwie mamy tu przedstawioną od 32 wiersza do końca tego rozdziału moc wiary. Fängt an zu sagen, dass die Zeit ihm fehlen würde. Autor tego listu zaczyna słowami, że zabrakłoby mu czasu. Ausführlich zu sprechen über sieben Personen oder Personengruppen. Gdyby chciał dalej mówić w sposób wyczerpujący
o 7 osobach lub też, jakbyśmy chcieli to widzieć, grupach osób. Und diese Zeit fehlt uns natürlich heute auch. Naturalnie tego czasu i nam brakuje dzisiaj wieczorem. Und ich möchte nur zu jedem dieser Personen den wesentlichen Charakterzug zeigen. I dlatego chciałbym skupić się jedynie na tym, aby do każdej osoby tutaj powiedzieć coś o szczególnej cesze charakteru, która była widoczna wyraźnie. Was sie in der Kraft des Glaubens taten. Co mianowicie oni uczynili, co było podstawą ich czynu wiary. Gideon war gehorsam. Gedeon był posłuszny. Gott hat ihm gesagt, hau den Götzen um. Bóg do niego powiedział, wyrąb te bałwochwalcze posągi. Gideon war furchtsam. Gedeon miał bojaźń. Er hatte Angst, es am Tag zu tun. Bał się, by dokonać tego w ciągu dnia, w świetle dnia. Dann hat er ihn nachts umgehauen. I zrobił to w nocy. Aber er hat ihn umgehauen. Ale zrobił. Das war gehorsam. To było jego posłuszeństwo. Dann kommt Barak unter diesen Glaubenshelden. Następnie między tymi bohaterami wiary pojawia się Barak. Das hat mich lange Jahre erstaunt, dass Barak hier vorkommt. Przez wiele lat zadziwiałem się, jak to możliwe, że tutaj pojawia się Barak. Er war ein furchtsamer, nachgiebiger Mensch. To był człowiek bojaźliwy i uległy. Und wenn ich das die Liste hier geschrieben hätte. I gdybym ja sporządzał tutaj ten wykaz tych imion, hätte ich statt Barak Deborah geschrieben. Zamiast Barak zapisałbym Debora. Diese tapfere Frau, die allen Mut gemacht hat. Tą niezwykle taką dzielną kobietę, która wiele serc napełniła odwagą. Aber Gott nimmt Barak. Jednak Bóg stawia tutaj Baraka. Weil er nachgiebig war, auf eine gute Stimme zu hören. Ponieważ w nim była uległość w stosunku do słuchania dobrego głosu. Debora hat eine gute Weisung gegeben. Debora dała dobrą wskazówkę. Und Barak war bereit, sie auszuführen. A Barak był gotowy, aby wykonać to w praktyce. Nachgiebigkeit ist eine, kann eine Kraft des Glaubens sein. Uległość może obrazować również moc wiary. Der dritte ist Simson. Następnym, który się tu pojawia, jest Samson. Sein Charakterzug ist, dass er bereit war zu verzichten, um dem Herrn zu dienen. Jego szczególną cechą było to, że był gotów do zrezygnowania z pewnych rzeczy, aby Gott zu dienen. Aby służyć Bogu. Er war ein Nazirer mit langen Haaren. On był Nazyrejczykiem z długimi włosami. Kraft des Glaubens ist bereit zu verzichten auf irdische Dinge. Moc wiary ma w sobie gotowość do rezygnacji z ziemskich korzyści. Um besser dem Herrn dienen zu können. Po to, aby móc lepiej służyć Panu. Jefta steht da als ein Überwinder. Jefta tutaj jest przedstawiony jako ten, który obrazuje zwycięzcę. Er war der illegitime Sohn von Gilead. Illegitime? Von einer Gilead. A więc on był nieprawym dziecięciem Gileadu. Und die rechtmäßigen Söhne von Gilead haben ihn verjagt. A ci prawi synowie Gileada, oni go wyrzucili. Als tam Gefahr kam für Israel. Gdy następnie Izrael znalazł się w niebezpieczeństwie, da haben sie ihn geholt, wtedy oni go sprowadzili z powrotem und er sollte für sie kämpfen.
Po to, aby on miał walczyć za nich. Weiß nicht, was du gesagt hättest. Nie wiem, co ty byś na to powiedział. Jefta hat auch gesprochen. Jefta też mówił. Und sagt, zuerst wolltet ihr mich nicht, und jetzt, wo Gefahr da ist, muss ich kommen. I powiedział, najpierw nie chcieliście mnie, a teraz, gdy zrobiło się niebezpiecznie, to muszę przyjść. Aber er konnte das überwinden. Ale tę sprawę on potrafił przezwyciężyć. In Glauben überwinden. W wierze potrafił zwyciężyć to. Wir erleben auch manchmal, dass die Geschwister uns nicht beachten. My czasami również doświadczamy tego, że wierzący nas niesprawiedliwie nie poważają. Wir fühlen uns in eine Ecke gestellt. Czujemy się jakby zapchnięci do kąta. Und plötzlich sollen wir etwas Wichtiges helfen. I naraz okazuje się, że jesteśmy w jakiejś ważnej sprawie bardzo pomocni. Dann kommt schnell der Gedanke auf. Wtedy bardzo szybko pojawia się taka myśl. Vorher wollten sie mich nicht und jetzt soll ich helfen. Najpierw nie chcieli mnie, a teraz mam pomóc. Und dann geht es darum, das im Glauben zu überwinden. I w takiej chwili chodzi właśnie o to, aby w wierze przezwyciężyć takiego wahania. Dann kommt David. Następnie mamy Dawida. Und er wird genannt vor Samuel. I Dawid tutaj jest wymieniony przed Samuelem. Das zeigt, dass es nicht um sein Königtum geht, sondern um seine Flucht vor Saul. I to pokazuje, że nie chodzi tu o czas Dawida jako króla, lecz chodzi tu o jego ucieczkę przed Saulem. Im Glauben war David bereit, Verfolgung und Schmach auf sich zu nehmen. W wierze był Dawid do tego zdolny i gotów, by cierpieć prześladowanie. Und jetzt kommen noch die zwei wichtigsten Personen bzw. Personengruppen. I teraz jeszcze pojawiają się dwie najważniejsze osoby względnie grupy osób, które to reprezentują. Samuel steht da für Gebet. Samuel przedstawia modlitwę. Er sagt einmal zum Volk Israel. On mówi w pewnym momencie do ludu izraelskiego: Fern sei es von mir, aufzuhören, für euch zu beten. O, niech Pan mnie przed tym ustrzeże, żebym miał zaprzestać wstawiać się w modlitwach za wami. Und dann möchte ich einen Vers zeigen in Psalm 99. Chciałbym do tego jeszcze wskazać na pewien wiersz z Psalmu 99. Vers 6. Wiersz 6. Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów Jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia Jego. Wołali do Pana, a On ich wysłuchał. Da wird er charakterisiert unter, als ein Mann, der den Namen Gottes anruft. Tutaj również jest scharakteryzowany Samuel jako mąż, który wzywa imienia Pana. Und die Propheten stehen da für das Wort Gottes. A prorocy przedstawiają tutaj samo Słowo Boże. Das wirkt der christliche Glaube. To jest to, co skutecznie sprawia chrześcijańska wiara. Gehorsam. Posłuszeństwo. Nachgiebigkeit. Uległość. Verzicht. Zdolność do rezygnacji. Überwindung. Zwycięstwo. Bereitschaft, verfolgt zu werden. Zdolność do znoszenia ucisku i prześladowania. Und es bewirkt Gebet. Oraz modlitwę. Und es bewirkt das Lesen und Verkündigen des Wortes Gottes. I ostatnią rzecz, która sprawia ta wiara, to czytanie i głoszenie Słowa Bożego. Das ist der Sinn von Vers 32. To jest sens wiersza 32. In Vers 33 und 34. W 33 wierszu i 34 wird gezeigt, dass christlicher Glaube befähigt zu
kämpfen. Przedstawiają nam te wiersze, że wiara chrześcijańska czyni człowieka zdolnym do walki. Wir finden im Neuen Testament in den Briefen des Apostels Paulus. W Nowym Testamencie w listach apostoła Pawła znajdujemy, dass Personen Mitarbeiter genannt werden, że są osoby, które są nazywane współpracownikami, und dass sie Mitkämpfer genannt werden, oraz że te osoby są nazywane współwalczącymi. Das ist, was im Werk des Herrn geschieht. To jest coś, co naprawdę ma miejsce w wykonywaniu dzieła Pańskiego. Arbeit und Kampf. Mianowicie praca i walka. Es gibt leider Brüder, die nur arbeiten wollen, aber nicht für die Wahrheit kämpfen. Są niestety tacy bracia, którzy chcą pracować naprawdę, ale nie są gotowi do prowadzenia walki. Dann gibt es... Dla prawdy. Dla prawdy, tak. Dann gibt es aber auch Brüder, die nur kämpfen und nicht arbeiten. Ale są też inni bracia, którzy tylko walką się zajmują, natomiast nie chcą pracować. Aber wahrer Dienst im Werk des Herrn, ale prawdziwa służba w dziele Pana, ist arbeiten und kämpfen. To są dwie rzeczy te połączone, praca i walka. Und wir sehen in Vers 33 und 34, i w 33 i 34 wierszu widzimy, dass sie im Glauben Königreiche bezwangen, że oni zmusili nawet całe królestwa w wierze. Und Ende von Vers 34, a koniec 34 wiersza mówi nam, aus der Schwachheit Kraft gewannen, że oni z niemocy na nowo podźwignęli się w moc und im Kampfe stark wurden. I okazali się mocni w czasie walki. Wir haben nicht gern den Glaubenskampf. My niechętnie podchodzimy do walki wiary. Was mich betrifft, ich arbeite lieber, als dass ich kämpfe. Jeżeli chodzi o mnie, chętniej pracuję niż walczę. Aber der Kampf gehört auch zu meinem Dienst. Ale walka również należy do mojej służby. Der Kampf für die Wahrheit. Walka dla prawdy. Der Kampf für den gemeinsamen Weg, den wir gehen möchten. Walka za naszą wspólną drogą, którą chcemy iść. Und es geht darum zu kämpfen, dass er nicht breiter gemacht wird als das Wort. I chodzi tu dokładnie specjalnie o to, aby ta droga nie była poszerzana w stosunku do tego, co Słowo nam mówi. Und es geht darum zu kämpfen, dass er nicht schmaler gemacht wird als das Wort. I chodzi co więcej o to, aby walczyć, by nie była ta droga zawężana, niż Słowo Boże nam ją przedstawia. Und wenn wir in diesen Kampf gestellt werden, jeżeli jesteśmy postawieni w tej walce, dann gibt es in diesem Kampf auch Erfahrungen, die man macht. To w naturalny sposób pojawiają się w tej walce pewne doświadczenia, które człowiek zdobywa. Die uns Kraft gibt, weiterzugehen. Które dają nam również mocy do tego, byśmy dalej walczyli. Im Kampfe stark wurden. Stali się mocni w walce. In Vers 35 bis Vers 38 sehen wir eine weitere Wirkung des Glaubens. Od 35 do 38 wiersza widzimy następny skutek wywoływany przez działanie wiary. Glaube gibt die Fähigkeit zu erdulden. Wiara mianowicie uzdalnia człowieka do tego, by znosił coś cierpliwie. Er fängt an mit Frauen. Autor zaczyna mówić o kobietach. Sie hielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Że one otrzymały swoich zmarłych z powrotem, przez wskrzeszenie zmarłych. Aber nicht alle. Ale nie wszystkie. Und die ihre Männer nicht durch Auferstehung wieder empfangen haben. A te, które nie otrzymały swoich mężów z powrotem przez wskrzeszenie, sie blickten im Glauben auf die bessere Auferstehung. One to patrzyły w wierze na lepsze zmartwychwstanie.
Es ist etwas Großes, wenn in unserem Leben ein Wunder geschieht. To jest rzeczywiście coś wielkiego, gdy w naszym życiu dokona się cud. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Bóg jest Bogiem, który dokonuje cudów. Ich erlebe das auf meinen Reisen. Ja to przeżyłem również w trakcie moich podróży. Da wird ein Bruder zum Tode krank. Na przykład jest jakiś brat, który jest chory na śmierć. Und Gott tut ein Wunder. Er wird gesund. I naraz Bóg dokonuje cudu. Ten człowiek wraca do zdrowia całkowicie. Ich könnte länger euch erzählen, mógłbym, über Wunder Gottes, die ich gesehen habe. Mógłbym długo wam opowiadać o cudach Bożych, które widziałem. Ich könnte auch noch von Wundern erzählen, die ich selbst erlebt habe. Mógłbym też opowiadać wam o cudach, które sam przeżyłem. Und manchmal sind uns diese Wunder so wichtig. A czasami zdarza się, że te oto cuda stają się dla nas tak nadzwyczaj ważne. Aber manchmal tut Gott kein Wunder. Ale czasami Bóg nie dokonuje żadnego cudu. Weil er unsere Herzen richten will auf die bessere Auferstehung. Ponieważ On ma zamiar, by nasze serca wtedy ukierunkować na lepsze zmartwychwstanie. Wenn der Jesus kommt zur Entrückung. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać nas stąd, dann geschieht das größte Wunder. Wtedy dokona się największy z cudów. Das ist gemeint, dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. To jest, ta myśl jest zawarta w słowach, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Und in diesem Erdulden im Glauben, i w tej okazywanej w wierze cierpliwości, gingen sie umher in Vers 37. Oni tak, jak tu jest u nas napisane, chodzili wokół, błąkali się. Habt ihr Irrtum umher? Ja, ja, leider. Ja, so habe ich. Sag mal, das in Deutsch. Gingen umher. Ja. A więc nie błąkali się, tylko chodzili tu i tam. Sie gingen umher bedeutet, dass sie oft in Armut und Einsamkeit ihr Leben fristen mussten. Tu chodzi o to, że oni często w biedzie, w nędzy, w najróżniejszych trudnościach musieli spędzać swoje dni, swoje życie. In Vers 38 ist dann in der deutschen Sprache sie irrten umher. W 38 jest bardziej to znaczenie błąkali się. W 38 wierszu dopiero. Tu u nas jest tułali się. Das ist Unsicherheit und Ungewissheit. To jest wyrazem niepewności i no tak, niepewności po prostu, jednym słowem polskim. Die Bereitschaft im Glauben Armut und Einsamkeit zu ertragen. Gotowość w wierze znosić samotność i nędzę. Und Unsicherheit und Ungewissheit. Oraz niepewność. Das ist etwas Kostbares für Gott. To jest coś, co jest wielce kosztowne w oczach Bożych. Er sagt in Vers 38. W 38 wierszu mówi autor. Die Welt ist solcher Menschen nicht wert. Że takich ludzi świat nie jest godzien w ogóle. Und die Abschlussverse in Vers 39 und 40. I ostatnie wiersze zamykające ten rozdział 39-40. Sagen uns, dass sie durch den Glauben Zeugnis erlangten. Mówią nam te wiersze, że oni oto otrzymali przez wiarę świadectwo. Wir haben jetzt zweierlei. Mamy dwie, że z dwiema rzeczami do czynienia. Sie haben im Glauben für Gott gezeugt. Po pierwsze, oni dla Boga świadczyli wierze. Und die Antwort Gottes an sie war ein Zeugnis Gottes über sie. A odpowiedzią Bożą ze strony Boga dla ich życia to było świadectwo Boże o nich. Sie haben das Ziel noch nicht vollständig erreicht. Oni swojego celu nie do końca osiągnęli.
diese Vorfahren im Alten Testament, ci oto przodkowie starotestamentowi, weil für uns die Glaubenden der Zeit der Gnade, ponieważ dla nas wierzących czasu łaski, etwas Besseres vorgesehen ist, jest przewidziane coś daleko lepszego, nämlich das Kommen des Herrn zur Entrückung. Mianowicie przyjście Pana Jezusa po to, aby zabrał nas z tego świata. Und dann werden auch die Glaubenden des Alten Testamentes mitgehen bei der Entrückung. I wtedy oto wierzący starotestamentowi będą wspólnie z nami podążać do Pana w czasie zabrania. Die Schrift sagt, sie werden nicht ohne uns vollkommen gemacht. Słowo Boże mówi, że oni nie będą uczynieni doskonałymi bez nas. Das heißt, sie werden mit uns vollkommen gemacht. Oznacza to innymi słowy, że oni wespół z nami zostaną uczynieni doskonałymi. Sie werden mitgehen, wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung. Oni pójdą z nami, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby zabrać wierzących. Der Schreiber fährt fort in Kapitel 12. Pisarz tego listu kontynuuje w 12 rozdziale. Und er ermutigt uns noch einmal, die wir im Glauben stehen. I on nas, którzy stoimy w wierze, jeszcze raz pragnie pokrzepić. Denk daran, du bist nicht allein. Pomyśl, nie jesteś sam. Es gibt eine große Wolke von Zeugen. Masz, istnieje wielki obłok świadków, mnóstwo świadków. Die um uns sind, którzy są wokół nas, die wir kennen aus dem Alten Testament, których znamy ze Starego Testamentu, das macht uns glaubenden der Zeit der Gnade Mut, to wszystko daje, dodaje nam wierzącym obecnego czasu łaski wiele odwagi, mit ausharren zu laufen im Glauben, aby biec tym biegiem wiary z wytrwałością. Wir haben hier das Wort lasst uns. My mamy tutaj słowo pozwólmy. Die Menschen des Volkes Israel kannten ein anderes Wort. Ludzie z ludu izraelskiego znali inne słowo. Auf dem Boden des Gesetzes, na gruncie prawa zakonowego, war das Wort du sollst, du sollst, du sollst. Było innego rodzaju wyrażenie wiodące, mianowicie będziesz to tak, będziesz to tak, będziesz to tak czynił. Masz, 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 inaczej. Słowo, forma nakazowa. Aber wir sind auf dem Boden der Gnade. Ale my opieramy się na gruncie wiary, przepraszam, auf dem Boden? Der Gnade. Łaski. Und wir sprechen nicht so miteinander. I nie w ten sposób mówimy ze sobą. Du sollst, du sollst, że ty masz to tak uczynić, ty masz tak. Sondern wir rufen einander zu, gegenseitig. Lecz kierujemy wzajemnie do siebie wezwanie. Das möchte ich jetzt gerne tun, euch allen zurufen. I pragnę to również i teraz uczynić, do was wszystkich zawołać. Lasst uns mit ausharren. Biegnijmy, biegnijmy, uczyńmy to. Biegnijmy z wytrwałością w tej wierze. Zechciejmy, tak, tak, zechciejmy biec z wytrwałością. Ten vor uns liegenden Wettlauf. Biegnijmy tę drogę, która jest jeszcze przed nami. Jetzt haben wir eine ganze Wolke von Zeugen um uns gehabt. Mamy przecież wielki obłok świadków wokół nas. Und jetzt muss sie ganz verschwinden. Teraz naraz musimy w pewnym sensie stracić z oczu cały ten obok świadków. Vor dem einen, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. W obliczu tego, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Hinschauen auf Jesus. Mamy patrzeć tylko na Jezusa. Das bedeutet von allem wegschauen und hinschauen auf Jesus. Patrzeć na Jezusa oznacza nie patrzeć już na nikogo innego, jak tylko na Jezusa. Darum werfen wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ab. Dlatego my składamy wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla.
wenn ich einen 100 Meter Lauf bestreiten müsste, gdybym musiał wytężyć siły w biegu na 100 metrów, und jemand würde mir ein Sack Gold auf die Schulter legen, i ktoś włożyłby na moje plecy 100-kilowy, przepraszam, worek po prostu złota jest, dann würde ich sagen, den will ich nicht, sonst werde ich nicht das Ziel als erster erreichen. Wtedy powiedziałbym po prostu, nie chcę tego, bo nie jestem w stanie w ten sposób pociągnąć celu jako pierwszy, wygrać tego biegu. Wir sollten einmal darüber nachdenken, was für Lasten wir rumschleppen, unnötigerweise. My powinniśmy zachęcić się w ten sposób, aby rozważyć w swoim własnym życiu, jakiegoż to rodzaju różne bagaże nosimy, ciągniemy za sobą zupełnie zbytecznie w naszym życiu. Wenn wir den Herrn Jesus vor Augen haben, jeżeli mamy Pana Jezusa przed naszymi oczyma, dann sind wir bereit, jede Bürde abzulegen, to wtedy jesteśmy gotowi do tego, by każdy jeden ciężar odsunąć na bok. Jede irdische Belastung, die uns hindert im Glaubenslauf. Każdy balast ziemski, który nas miałby spowalniać nasz bieg wiary. Und zweitens auch die leicht umstrickende Sünde. A po drugie również i grzech, który zbyt łatwo nas usidla. Wenn Stricke um uns gebunden sind, gdy, dann können wir nicht schnell laufen. Gdy wokół nas namnożone są sidła różne, to wtedy nie jesteśmy w stanie biec szybko. Wir schauen auf Jesus. Patrzymy na Jezusa. Er ist der Anfänger. On jest sprawcą. Er ist hier auf Erden gewesen und hat als Mensch gelebt. On przebywał tu na ziemi i żył tutaj jako człowiek. Und er hat als Mensch das himmlische Ziel erreicht. Jako człowiek osiągnął niebiański cel. Er ist der Vollender des Glaubens. Jest dokończycielem wiary. Und er hat auf seinem Weg als Anfänger des Glaubens die Schande nicht geachtet. I na swojej drodze, jako ten sprawca wiary, on nie zważał, na hańbę kroczenia tą drogą. Das bedeutet nicht, dass ihn Schande nicht getroffen hat. Wcale to nie oznacza, że hańba go nie dotykała. In einem der Psalmen sagt er, der Hohn hat mein Herz gebrochen. W jednym z psalmów on mówi, że hańba zdruzgotała moje serce. Wenn er verachtet wurde, das hat ihn tief im Herz geschmerzt. Gdy doznawał szyderstwa, to dotykało na wskroś głęboko jego serce. Aber er hat sich dadurch nicht aufhalten lassen im Lauf. Ale nie pozwoliłby w jakikolwiek sposób to go powstrzymało w biegu. Denn er sah, das ist jetzt bei euch schwierig übersetzt, die vor ihm liegende Freude. Ponieważ widział przed nim leżącą radość. Die vor ihm liegende Freude war, ta radość przed nim spoczywająca była, dass er nach Vollendung seines Glaubenslaufes auf Erden, że po dokonaniu tego biegu, zakończeniu tego biegu na tej ziemi, eingehen würde in die strahlende Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Wiedział, że wstąpi do promieniającej chwały w obecności Boga. Und sich setzen dürfte zu rechten des Thrones. I że tam zasiądzie po prawicy tronu Bożego. Betrachtet den. A więc zważajcie na tego, patrzcie na tego. Der Schreiber ruft uns zweierlei zu. Autor tego listu wzywa nas do dwóch rzeczy. Er sagt, schaut mal von allem weg und blickt auf den Herrn Jesus. Z jednej strony, nie patrzcie na nic innego, jak tylko skupiajcie swój wzrok wiary na Jezusie. Und dann sagt er zweitens, betrachtet ihn nicht nur flüchtig. A z drugiej strony mówi, jakby nie rozważajcie jego osoby w sposób powierzchowny.
sondern betrachtet ihn ausgiebig. Lecz rozważajcie jego osobę dogłębnie. Der so großen Widerspruch von Sünden erfahren hat. Tego, który tak wielkie sprzeciwy zniósł ze strony grzeszników. Das ist das Geheimnis eines glücklichen Glaubenslebens. Oto jaka jest tajemnica szczęśliwego życia wiary. Wenn unsere Herzen sich mit Christus beschäftigen. Gdy nasze serca zajmują się Chrystusem. Und das hindert uns, dass wir matt werden in unserer Seele. To jest rzecz, która nas zabezpiecza przed takim dokładnie to jest zmatowieniem w naszej sercu, zrezygnowaniem byśmy powiedzieli po polsku. Wenn wir matt in der Seele sind, jeżeli jesteśmy zrezygnowani w naszej duszy, dann werden wir müde in den Beinen. Wtedy po prostu w naszych nogach czujemy zmęczenie. Und wir können nicht mehr schnelle laufen. I wtedy już nie potrafimy szybko biegać. Ist hier jemand matt in der Seele? Czy jest tutaj ktoś, kto odczuwa takie zrezygnowanie w swoim sercu? Dann blicke auf zum Herrn Jesus. Podnieś swój wzrok na Jezusa. Wenn du ihn betrachtest, i gdy będziesz głęboko rozważać Jego osobę, dann wird deine Seele frisch, twoja dusza odświeży się. Und dann bekommst du Kraft in den Beinen. Na nowo w twoje nogi wstąpi nowa moc. Den Glaubenslauf zu laufen, aby biec tym biegiem wiary. Mit dem Ziel vor Augen, posiadając cel przed oczyma, auch einzugehen in die strahlende Herrlichkeit der Gegenwart Gottes. Że i ty wejdziesz do tej promieniejącej chwały w obecności Bożej. Das Ziel ist dasselbe. Cel jest ten sam. Wir werden tatsächlich dem Herrn Jesus gleich sein. Będziemy rzeczywiście tacy jak Pan Jezus. Aber es wird ein Unterschied sein. Ale między nami a Panem Jezusem pozostanie jedna różnica. Der Platz zu rechten Gottes gehört ihm allein. Miejsce po prawicy Bożej należne jest tylko Jemu. Wenn wir auch ans selbe Ziel kommen, gdy dojdziemy do tego samego celu, do którego i On wszedł, ihm gleich sein werden, gdy będziemy podobni Jemu we wszystkim, dann wird er doch immer einen besonderen Platz haben, to między nami będzie On zawsze posiadał szczególne miejsce. Der Platz der Ehre zu rechten Gottes. Miejsce szczególnej czci po prawicy Ojca. Und wir sagen, geliebter Heiland. Możemy powiedzieć, umiłowany Zbawco, dir allein gehört dieser Platz der Ehre. Tylko Ty jesteś godzien tego miejsca szczególnej czci. Du hast ihn errungen. Ty to miejsce wywalczyłeś w czasie walki swojej w tym dziele Golgoty. Unser Platz im Himmel. Nasze miejsce w niebie haben wir nur aus Gnade. Posiadamy tylko i wyłącznie z łaski.